Poważne miałem problemy z, z siecią, e, więc proszę o umówiony znak sygnał, zanim zaczniemy, zanim się przywitam. E, halo? Halo panowie? Dajemy? Gadamy? Dajcie, proszę dajcie, że Tak czy inaczej, y, zaczynamy ten zaczynamy tak czy inaczej program. W nadziei, że tym razem się, że tym razem się y, uda. Działa super, więc i najmniejsi, uf, wybaczcie, ale jakieś problemy z tym, z ewidentnie z YouTube'em który niedzielniczo nie chciał mi odpalić materiału, ale, ale w, nie, może to kwestia tych emocji z wyścigu. No w każdym razie, pora mówić pierwszy wyścig sezonu, coś na co czekaliśmy bardzo długo i wydaje mi się, że w takich wielkich emocjach i oczekiwaniu. i e, Po pierwsze będzie racja z wyścigu i kierowca po kierowcy, co się, co się tam działo. Oczywiście oceny tego, co kto robił, jak to zwykle, co roku, jak nie, nie pamiętacie, albo jesteście po raz pierwszy, no to tak to mniej więcej działa, tak jest drill. Potem e, przejdziemy sobie po układzie sił, jeśli chodzi o mm, Bahrain, z tym założeniem, że oczywiście ten układ może się trochę zmieniać, dlatego, że to był pierwszy wyścig sezonu po testach na tym samym torze, więc takie rzeczy, no, one, one, one są jakby, podlegają zmianie. Potem o tym, co się udało w Formule 1, jeśli chodzi o zmiany techniczne, a to było dość wyraźne. Potem taki temat, bo poza po tym nie, nie, nie do, dokończę myśli, ale, ale kwestia tego, czy Lewis Hamilton faktycznie dostał karę za to, że się nie pojawił na Kali Yej, bo poszła taka fama, ale, ale de facto ona nie była. I na koniec, zanim przejdziemy do pytań od Was, to o problemie Hasa. Eee, Hasa, problem polega na tym, że nie Hasa, tylko innych z Hasem, że Has jest szybki i już się robi z tego polityczna debata, którą i myślę, że trzeba się do tego. Odnieść, dlatego, że, że nie możemy sobie dawać robić wody z mózgu. A póki co, moi mini zaczynamy przede wszystkim od tego, że e, po raz pierwszy od e, mm, 2019 roku Ferrari odniosło zwycięstwo i do tego było to zwycięstwo podwójne. Kto się cieszy, łapka w górę. E, ja się cieszę, więc <ścoughs> szczerze. Mm. Nawet bardzo. Na to czekaliśmy, na takie mieliśmy nadzieję. Od początku testów zawsze były to takie ostrożne oczekiwania. Widać było, że sobie radzą dobrze, ale no zawsze czekaliśmy na to, co się wydarzy w wyścigu. To nie znaczy, że Ferrari jest faktycznie aż tak na czele. Chociaż wydaje mi się, że tak. Całościowo ogólnie, zakładając wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju yy, niuanse związane ze ściganiem, typu yy, zachowanie opon, między innymi, tak nie mówię prędkości samego bolidu yy, i takie rzeczy jak składy yy, i niezawodność, też no to tutaj Ferrari jest yy, na bank na czele. Natomiast jeśli chodzi o prędkość, niekoniecznie aż tak jest. Niekoniecznie tak będzie permanentnie. Tak, To się po prostu może zmieniać. Natomiast no ewidentnie mieliśmy tutaj dublet Ferrari e, i wielkiego pecha Maxa Verstappena, de, de facto Red Bull'a, Red Bull, który ma problem już z silnikami. No Najwyraźniej najwyraźniej fakt, że nie zrobili jakichś porażających przebiegów w testach i nie byli najwyżej, ani nawet drugim czy trzecim zespołem najwyższym w przebiegach podczas testów, świadczy o tym, że że coś tam do końca nie gra. Widzieliśmy to w wyścigu, ale zaczynamy od szala Leclerca, który zajął pierwsze miejsce po postaci z i do tego jeszcze miał fastest slapa, prawda? To, to miał Leclerc. Co prawda wystartował ciut słabiej od Maxa, ale nie fatalnie, tylko wystarczająco dobrze, żeby pokryć Maxa drobnym blokiem w odbiciu do prawej. Odniosę wrażenie, że Max wystartował minimalnie, minimalnie szybciej i tak naprawdę od tej pory kontrolował wyścig. Znaczy nie było, to jest takie oczywiste, bo były dwie sytuacje z Maxem, takie po, po, po pit stopach kiedy, kiedy faktycznie to prowadzenie było zagrożone i to były też świetne taki Maxa i absolutnie świetne rekontry Leclerca. No Leclerc, który no, trochę Poddał swoją reputację w moją wątpliwość, o tym już rozmawialiśmy po tych ostatnich sezonach i po tych wypadnięciach z toru. Tutaj pojechał wyścig bardzo przytomny, właśnie takiego leklerka, jakby widziałem, mówiąc, że jest fenomenalny, tak a potem gdzieś zanikł, przegrywając sańcem w zeszłym roku i, i popełniając te błędy. Tutaj znowu pojechał bardzo dobry wyścig, wyścig, który kontrolował, wyścig, który jeździł bardzo mądrze, za każdym razem, kiedy Magdo wyprzedzał, ustawił się na takiej pozycji, żeby, żeby wykonać rekontrę. Po drodze safety car, który nie był dla niego dobrą wiadomością, ale pozwolił mu zmienić opony na nowe, i potem wykorzystał. No, nie jestem do końca przekonany czy to było ostatecznie błąd Maxa, czy jednak faktycznie problem ze skręcaniem, ale mi się wydaje, że, że, że Max generalnie po prostu źle się, on, on, on to usprawiedliwiał, że, że miał problem już z układem kierowniczym, ale moim zdaniem że źle się ustawił w ogóle do restartu. Natomiast no, Leclerc jechał bardzo mądrze, nie dał się zbić z pantałyku, kiedy trzeba było być agresywnym, był agresywny, nie bał się ataków, nie brał się obrony, e, jechał na żyletki. No po prostu tutaj, co tu dużo mówić, był absolutnie kierowcą równorzędnym dla Maxa Verstappena, który mówmy się jest absolutnie fenomenalnym fajterem, fight więc tutaj oczywiście Leclerc na świetną robotę, przy czym miał przewagę samochodu. Miał samochód, który był y, troszeczkę szybszy miał samochód, który był łatwiejszy w prowadzeniu, bo takie jest Ferrari i miał samochód, który lepiej traktował opony i to o wiele, le, o wiele lepiej. Plus jeszcze korzystał z tego, że jechał na czele stawki, a wiadomo, że jak się jedzie na czele, to te opony pracują trochę lepiej. Chociaż opony to jest osobny rozdział o tym, jak się zmieniły, pomówimy trochę później. Pokazał też zwyższość nad Saincem, i to było aż takie uderzające, tak? No bo Leclerc bronił się przed Verstappenem, a przez większość wyścigu trzymał go pod kontrolą. Sainz w zasadzie szans z Verstappenem nie miał, dopóki nie doszło do awarii. Na mecie Leclerc szczęśliwy mówi, ostatnie dwa lata były niewiarygodnie ciężkie, ale wiedzieliśmy, że zmiana regulaminu technicznego to dla nas wielka szansa i chłopaki wykonali świetną robotę. Zbudowali nam ten niesamowity bolid. Pol pozycyjne zwycięstwo i najszybsze okrążenie wyścigu. Nie mogło być lepiej. I pod kątem tytułu, możemy walczyć o tytuł, to niesamowite, jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Pierwsze koty zapłaty, to, to jest początek i super wyszedł dla Ferrari, a to jeszcze nie jest koniec sezonu, prawda, tak więc tutaj, ale z całą pewnością Ferrari, tak jak zaczęło najlepiej testy, tak najlepiej zaczęło sezon, zobaczymy jak to się zmieni, kiedy zmieni się bardzo konfiguracja toru, dlatego, że Arabia Saudyjska to jest naprawdę bardzo odmienny tor od tego, co mieliśmy w Bahrajnie. Bahrain to jest tor dłuższych, prostych, ich do dowolnych zakrętów i przyspieszeń, Stąd też na przykład tylne opony dostają w kość. Owszem, są jakieś tam kręte sekcje, ale generalnie to jest taki tor. Sa Saudi Arabia to jest szybki tor, bardzo na którym słaba widoczność, to jest tor właśnie, na którym łuki, y więc większą rolę odgrywa aerodynamika. Pokażę nam trochę inne oblicze Formuły 1. Póki co, Ferrari do przodu, super otwarcie. E no Jeszcze raz, to jest zado zadowolone kciuki do góry e i poproszę e tam wyrazy uznania, szczególnie pod materiałem już gotowym w komentarzach, też bardzo docenię. Drugie miejsce dla kolesa Sańca, więc może to dziwnie zabrzmieć, że, że, no, że, że Sainz zawiódł, ale on wie, że zawiódł. I on się do tego przyznaje, co jest bardzo fajne w nim właśnie to, to, to właśnie w nim doceniać. Dlaczego zawiódł? Po pierwsze, powinien był siedzieć na tyłku Maxowi, bo miał się przybolić. Ferrari było szybsze. Nie robił tego. E, był za słaby. Po drugie, nie wykorzystał szansy na restarcie. No bo nie jest jak za dobrym fajterem, ale Max był wystawiony na ten atak, tylko że bo sam się wystawił, Sainz tego nie był w stanie wykorzystać. Były jeszcze taki moment, kiedy popakał na albona w pierwszym zakręcie i mówił, że albon prawie we mnie wjechał. A de facto sam zaciśniał zakręt, po prostu jakby doszło do kolizji, to on by sam wjechał w albona. Więc to, to było takie powiedzmy nie najlepsze. Natomiast tekst wyścigu, tekst tytułowy do gazety, jaki dałem do przeglądu sportowego, i też tekst tytułowy na miniaturce tego materiału, to dał Carlos Sainz i to jest Ferrari is back. Ferrari is back, Ferrari wróciło strasznie. Mega fajna wiadomość, naprawdę, bardzo ważna dla Formuły 1. Ferrari wróciło nie tylko z prędkością, ale generalnie zwrócił uwagę, oni mieli bezproblemowe pit stopy, które były najlepsze. Oni mieli dobrą strategię, no jakby odrodzenie, prawda? Ostatecznie trzeba powiedzieć, że Binotto jakoś to poukładał. I póki co działa to bardzo dobrze. Tak więc, no, tutaj tutaj wielki podziw. Natomiast wracając do, do Sańca Ferrari is back, tak jak należy. Dubletem, to prawda, tak jak należy. Dziękuję bardzo za ta. To był bardzo trudny weekend. Nie miałem dziś tempa. On mówił, że generalnie w ogóle od piątku nie miał tempa i, i także wyścigu. E, ale udało mi się tam utrzymywać, tam wyżej utrzymywać i dowieść do mety dublet. Czeka mnie praca, ale wrócę mocniejszy. Max miał dziś pecha. Był dziś wystarczająco szybki, aby zająć to drugie miejsce. I o swoich zmaganiach, przezwyczajam, mówię tak: w pierwszym, drugim, trzecim treningu byłem bardzo daleko najdalej odkąd jestem w Ferrari najdalej od Leclerca. Muszę zrozumieć ten bolit i gdzie szal robi różnicę co robi w zakrętach i jak traktuje opony na dystansie wyścigu i o szansach Ferrari na mistrzostwo. Rok jest długi na razie to bardzo szybkie auto ale jak powiedział Luis, sezon jest długi. Był moment, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że tak, jesteśmy w walce o mistrzostwo świata i to jest wspaniałe uczucie mówi Carlos Sainz. Trzecie miejsce dla Luisa Hamiltona. Z jednej strony farcik, Wy, wybaczcie. Słyszę. Po sobocie. No nie, nie, nie po sobocie, generalnie. E, Przefarciło, e, bez cienia wątpliwości. Ale też nie przypadkiem to on znalazł się na tej pozycji, kiedy odpadły dwa Red Bulle. Mimo tego, że no, Mercedes ewidentnie jest słabszym boidem i od Ferrari i od Red Bulla, tak więc to, to tak, owszem, fajcie. Ale z drugiej strony tam, gdzie trzeba było być, żeby skorzystać na tym, że Red Bulle się zepsuły, to był właśnie on, Louis Hamilton, siedmiokrotny mistrz świata. Czyli oczywiście mega dobrze pojechany wyścig, zważywszy na okoliczności. Na początku awansował na, na, na czwarte miejsce, tam wystartował dobrze, ale tak naprawdę to Peres mu dał to miejsce, bo Perez na wyjściu z zakrętu rzucił tyłem. No Red Bull Miewa. wydaje się, że jest mniej stabilny w wolnych zakrętach na wyjściach, I, i tak to się rozegrało. Miał naprawdę szybki początek, i wydawało się, że wow, że Mercedes nagle w wyścigu poza ognią paliwa odzyskał tempo. Ale potem był bardzo szybki zjazd po drugi komplet opon, co pokazało, że po prostu to było kosztem ogumienia. To było dość charakterystyczne, charakterystyczne dlatego, że jeszcze go inżynier upominał powiedzieć z boksu, żeby nie jechał za szybko od lapa. Zresztą nie tylko on był upominany. A to pokazuje, że no, jeżeli samego Luisa, który jest świetny w wyczuciu, co się dzieje za panami, trzeba było upominać. Żeby, żeby nie jechał za szybko tego okrążenia, to znaczy, że bardzo mu zależało, żeby jednak jakoś no, przykryć y Niedostatki samochodu, i, i w ten sposób zjechał za szybko pierwszy komplet opon. Londoners miał ten sam problem zresztą, że po prostu no, taki na tym, na no, gólu jechał i, i, i no, dawał więcej do pieca niż, niż opony były w stanie zjeść. Natomiast no, to pokazuje, że jednak no, Mercedes był wolniejszy, tylko no, przez chwilę przykrywał y, oponami y, te. Niedociągnięcia jeśli chodzi o, o własności samochodu. Potem założyć twarde opony, co było błędem generalnie, błędem całego Mercedesa. To, co było zabawne w tej sytuacji, jeszcze to to, że Russell jakby cieniował strategię Hamiltona, czyli co było absolutnie nielogiczne i no, jeżeli że macie dwa samochody i wiecie, że jesteście no, w tyłku, mówiąc w skrócie, bo byli i że tracicie wypuszczanie dwóch samochodów na dokładnie tej samej strategii to jest strzał w kolano. Znaczy zawsze jeden powinien jechać na innej strategii, żeby a nóż się okaże, że lepiej wyjechać na mediumach drugi stint, albo nawet na softach, jak zrobiła to czołówka. Ale nie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że George nie może być zagrożeniem dla Luisa. Wszystko działa na Louisa. George jakby cieniował tę strategię tylko po to, nie było zmienności, tylko po to, żeby nie, nie było sytuacji, w której George może się znaleźć przed Luisem. To jest ewidentne faworyzowanie Hamiltona. Oceniłam pretensji w Boże, żadnej. Uważam, że zespół ma do tego pełne prawo. To jest ich, ich team i to jest ich lider. Natomiast jeszcze raz, niech nie ściemniają nam, że traktują kierowców równo. Tutaj ewidentnie i kwalifikacje, kiedy George był dwa razy jakby robił cień dla Louisa, i wyścig pokazały, że ewidentnie mamy ustalony układ sił w Mercedesie od samego początku i nie ma tutaj żadnej równości. I tyle. Zresztą uważam, że dobrze robią ostatecznie, no bo jak mają słabszy bolit, inaczej, a mają nadzieję na walkę mistrzostwa, no to, no, no to być może faktycznie warto od razu obstawić jednego lidera. Był jeszcze moment, kiedy popełnił błąd na odlapie Luis na niedogrzanych oponach, co też się rzadko zdarza i wtedy go wyprzedził Joe na no moment, ale jednak się udało. Joe swoją drogą pojechał bardzo dobry wyścig jak na debiut, ale o tym, o, tym, o tym później. No i Luis po przyjeździe w linii mety, oczywiście klasa w stylu Luisa. Wielkie gratulacje dla Ferrari. Cieszę się, że znów radzą sobie dobrze. To epicki, historyczny zespół. Dobrze widzieć Szarla i Carlosa tam na górze. My mieliśmy problemy od pierwszych treningów. Oczywiście, dwaj kierowcy przed nami mieli pecha, ale daliśmy z siebie wszystko i cieszą nas te punkty. Zwróćcie uwagę na to, ujęcie, że dwaj kierowcy, że kierowcy przed nami, on nigdy nie mówi kierowcy Red Bull'a to jest zazwyczaj takie zwracanie się na oni. To są jeszcze zaszłości z tej rywalizacji z poprzedniego roku. Fani, że Ferrari przegrało, czy znaczy wygrało, a dwaj kierowcy przed nami mieli pecha. Nie będziemy w stanie poprawiać się w krótkim czasie, ale czuję, że jako zespół od dawna jesteśmy najlepiej zintegrowani i będziemy pracować. Przed nami jeszcze długa droga. Hamilton jeszcze nie poddaje walki o mistrzostwo po pierwszym wyścigu, co oczywiste, natomiast no, pokłada wiarę w ten zespół. Nie dziwię się, bo jest to świetny team, i to, że ten początek jest trudny, nie znaczy, że od jakiegoś momentu faktycznie nie wrócą do walki o mistrzostwo. Natomiast wydaje mi się, że. Wątpię, że się okaże za pięć wyścigów, że Mercedes jest sekundy z przodu. Raczej będą starali się urwać kawałek po kawałku i wejdą gdzieś tam na poziom Ferrari i Red Bulla, może, nie wiem, dwie dychy do przodu, może dwie, dwie dychy z tyłu. Tak to widzę. Natomiast nie widzę, żeby nagle znaleźć dwie sekundy, że będzie BUM! Trzeba było tak wstawić sprężynę i taki zrobić prześwit i tak stabilizator, żeby ten samochód działał. O kurczę, krawędzie podłogi za bardzo się zaginały i nagle, było, o, teraz działa super. Nie, nie oczekuję aż takiego skoku. Wydaje mi się, że to jest po prostu problem generalnie koncepcji samochodu i może się okazać, że usunięcie tych sekcji bocznych tak naprawdę no, miało swoje zalety, ale, ale no, na przykład utrudnia faktycznie sterowanie strogą powietrza w momencie, kiedy nie ma deflektorów. Bo teraz no, jeśli chodzi o te bargeboardy, czy Ferrari dziwne, czy, czy Red Bullu. One nie, nie musiały być takie. One też mogły być inaczej zrobione, mogły być mniejsze, węższe, natomiast zostały takie zrobione specjalnie, dlatego, żeby jakoś zastąpić ten brak e, tablic bocznych przednich i jakoś nimi modelować przepływ powietrza wokół bolidu. Mercedes uznał, że z, z ogóle usuniemy, zrobili inną koncepcję samochodu, i tutaj jest zagrożenie, że może się okazać, że jednak, jednak lepiej mieć te boki, żeby jakoś, żeby jakoś popracować nad tym lepiej, co się będzie działo z powietrzem, które mija samochód. O szansach na mistrzostwo Luis mówi tak. To naprawdę wczesny etap. Niezawodność zawsze jest kluczowa, ale oni są bardzo mocni, a nas czeka wiele pracy. Na razie nie jesteśmy w stanie walczyć z Ferrari na torze. Teraz Max, który nie dojechał do meta, ale trzeba go mówić, dlatego że de facto no, powinien zająć to drugie miejsce. Jak mówiłem, lu ruszył ciut lepiej, Adler Leclerc go bardzo ładnie zablokował. Potem było bardzo widoczne, że wcześniej kończyły mu się opony, e za każdym razem to były tylne opony. Nie było aż tak źle jak w Mercedesie, ale nie było tak jak w Ferrari. Ferrari miał mega dobrze działające opony, zresztą od początku testów o tym mówili. Natomiast Red Bull ewidentnie nie. E więc ko kończyły mu się tyły wcześniej niż Ferrari, dlatego narzekał na brak trakcji. Bahrain to jest tor, Dziękuję, Pawle. Bardzo. Bahrain to jest tor, który, to jest tor, który no, mocno obciąża tylne opony. Rear Limited. No, bo tak, jeszcze raz, dużo wyjść z zakrętów, przede wszystkim, to się z tego bierze. Tu no, charakterystyczna nawierzchnia, bardzo surowa dla opon, taka obciążająca, więc to się z tego bierze. E, walczył jak lew, naprawdę. Dwa razy w pierwszym zakręcie wyprzedził leklerka i dwa razy tracił pozycję w kolejnych. Co. Stawiam pytanie zupełnie otwarte. Bo Max jest super kierowcą, natomiast y, nie zawsze y, jeździ super inteligentnie. Na co zwrócił uwagę inny, wyśmienity kierowca? Że być może pewne, że na, na przykład y, zwrócił mi uwagę, że jak atakował na mązy y, Hamiltona, kiedy doszło do tej kolizji, która była racing incydentem, a dostał za to karę y, Verstappen, niesłusznie, no, ale nie, nieważne, że. Y, ten sam kierowca powiedział, że Max w ogóle, że, że, że też uznał, że to była wina Maxa w ogóle, ten sam akurat, ja, ja uważam, że nie, no ale akurat, no, no lokaj, to kwestia dyskusyjna. Natomiast powiedział, że Max generalnie popełnił błąd, bo powinien był wtedy nie atakować Hamiltona i to jeszcze od zewnętrznej w tej, tej pierwszym szy, szykanie, tylko przejechać za nim szykany i zaatakować go na kolejnej prostej, że przy tej przewadze raczej miałby po prostu, raczej by go łyknął i wtedy byłoby w porządku. Więc teraz się zastanawiam, czy być może, skoro za pierwszym razem nie udało mu się wyprzedzić Leclerca do pierwszego zakrętu, czy być może nie lepiej by było, gdyby za drugim razem pojechał za nim w pierwszym zakręcie i wyprzedził leklerka tam, gdzie lekler go skontrował za pierwszym razem? To jest pytanie otwarte. Max jest świetnym kierowcą, super agresywnym, super inteligentnym, ale ma pewne braki, prawda? Nie, no, no, w, co w zdaniem niektórych pokazała ta Monza. Więc tutaj to jest pytanie otwarte. Chętnie poznam Wasze opinie generalnie, tylko bardziej pod, pod, tym, pod tym materiałem, bo teraz nie będę w stanie ich przeczytać. Tak więc no, no, no to jest takie pytanie dość istotne. Po drugim pizzapie był wkurzony, to bardzo było interesujące, i mówił do zespołu, że po raz ostatni będzie jechał spokojnie ku że z łatwością by wyjechał przed leklerkiem, gdyby mu nie kazali wyjeżdżać wolniej z boksu. Oczywiście kazali mu wyjeżdżać wolniej, tak samo jak wcześniej Mercedes Hamiltonowi, tylko po to, żeby te opony za bardzo się nie zużyły. Wydało mi się, że nie pomyślał na restarcie, dlatego że była sytuacja, że on tam się starał nadstawić nad Leclerca, jechał tak znowu agresywnie jak to Max. I dojeżdża już do ostatniego zakrętu, więc wiadomo, że na jakimś etapie leklerk musi przyspieszyć i po prostu wyjść na prostą, no, 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 no bo jak inaczej. I kiedy. I Max jedzie tu. Do ostatniego zakrętu, do rozpędu. I czego on się oczekuje? A leklerk po prostu złożył się prawo, wcisnął gaz i pojechał. Eee, I było oczywiste, że przy takim wyjściu, kiedy Max wchodził od wewnętrznej bardziej, że nie wyjdzie tak dobrze na główną prostą. Po prostu. Dlatego, że Max, że leklerk jedzie od zewnętrznej. Więc no. Tak działają prawa fizyki w, w sporcie motorowym. Więc moim zdaniem, Max dał ciała w tym momencie. Natomiast on tłumaczył to w ten sposób, że, że to była kwestia tych problemów z kierownicą. Mówi tak. Za każdym razem, kiedy skręcałem w prawo, yy, zabierało trochę czasu, zanim coś się wydarzyło. Dlatego właśnie mój restart był bardzo zły, ponieważ yy, chciałem nacisnąć na gaz, ale nie byłem w stanie otworzyć yy, kierownicy, ponieważ utknęła. Wierzę w problem z kierownicą, oczywiście, ktoś się pojawiły, ale też zwróć uwagę, że kiedy miał te problemy z kierownicą, to on sadził rekordy sektorów. Nie czynił rekordu rekordy w tym momencie. Więc no, z całą pewnością było mu ciężko i tak dalej, ale. Bo i był ciągle szybki w tym momencie. No i to jest czas. Mi się wydaje, że akurat no, on po prostu źle ustawił boli przed restartem. Tak jak mówię, Max w pewnych sytuacjach ten nie, no, 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 nie jest kierowcą idealnym. Tak? Jest wybitnym, super szybkim, ale jednak. Jeszcze nie wszystko tam działa y, perfekcyjnie. Y, zgłosił problemy z y, zasłaganiem najpierw, potem problemy z baterią i na końcu dotyczył się do boksu po prostu i zmarnowanych 18 punktów. Absolutnie bardzo, bardzo bolesne. Y, już nawet nie musiał wygrać, ale no szczerze. Oczywiście sezon jest długi, ma mieć 23 wyścigi, ale Eee, mistrzostwa nie wygrywa się w ostatnim wyścigu <laughs> nie przegrywa wbrew temu co wie, niektórzy twierdzą tylko na przekroju całego sezonu i brak tych punktów z początku on zawsze będzie bolesny może się okazać po koniec sezonu, że Max zostanie mistrzem świata przed ostatnim wyścigiem i nie zwrócimy na to uwagi ale ta strata jest, ona zawsze będzie i zawsze będzie bolesna po prostu to już jest nie do odrobienia w jednej rodzinie na 23 te punkty stracił i tyle eee, mówi tak dwukrotnie mogło być z przodu to był żal generalnie do zespołu, że mu okazali na tych oponach spokojnie wjeżdżać. Dziś nie było wspaniale. Myślę, że nie pokazaliśmy tak naprawdę, co mogliśmy zrobić. Z jakiego, nie wiem z jakiego powodu, ale mieliśmy z pewnością potencjał. Inaczej nie bylibyśmy w czołówce. Ale już straciliśmy dużo punktów. W jeden weekend wyścigowy. No dokładnie, widzę. to te punkty są nie do odzyskania. Natomiast to nie jest tak, że Red Bull wycisnął 100% ze swojego samochodu i nie byli w stanie walczyć z Ferrari. To jest tak, że. Ferrari wyciągnęło pewnie 100% ze swojego samochodu, a Red Bull nie. Red Bull miał problemy najróżniejszego rodzaju, nie tylko z awariami, ale generalnie z balansem samochodu, tego, tego typu rzeczy. Wracając do, do Maxa, więc to nie jest dobrze, że, że stracili punkty w ten jeden weekend. Hmm, oczywiście wiem, że jeden nieukoczony wyścig to nie jest koniec mistrzostw, ale wolałbym mieć przynajmniej tych 18 punktów. Myślę, że y, już y, od piątku wyważenie samochodu nie było dobre. Co oczywiście musimy zrozumieć, ale wiele rzeczy mamy do przeanalizowania. Było ciężko, mieliśmy dużo różnych problemów, z którymi musimy się uporać. I oczywiście nie jest to coś, czego żeśmy chcieli w pierwszy weekend wyścigowe. To, co dzisiaj zrobiliśmy, było ekstremalnie bolesne. Wycięcie wątpliwości było bolesne. No po prostu to nie był ten weekend. Ferrari, trzeba powiedzieć, że. Nie było ani Grande strategii, ani yy, różnych innych wpadek. Nie było w Leclerca, który przywaliłby w cokolwiek podczas tego weekendu. Yy, no po prostu pakiet mają doskonały. Przynajmniej na początku sezonu Ferrari no najpierw skminiło nowy bolid, nową formułę, ale Red Bull potencjalnie jest dla nich zagrożeniem. Być może nawet jest nawet trochę szybszy, yy, ale ma problemy z niezawodnością ewidentne i yy, yy, no mieli problem z, wa z ważeniem bolidu. Zresztą wiecie o kolejności zespołów, to mam osobny rozdział zaraz do powiedzenia. Czwarte miejsce Judgera Sella, zawsze w cieniu Luisa zawsze paziował. No, po części oczywiście tak ustawione przez zespół, po części raczej z własnej woli. Mówi tak, wiemy na czym stoimy, mamy problem z balansem i dobijaniem na prostych, więc trzecie i czwarte miejsce to wynik wyjątkowy na wyrost. Nie wynikał z naszego tempa. Gadaliśmy przed wyścigiem z Toto i uznaliśmy, że to będzie dla nas taka sesja testowa, mówił George. Piąte miejsce dla Kevina Magnusena, który był. W zasadzie Magnusen pokazał dokładnie to, co, to z czego sygnał Formuły 1 poprzednio. Pokazał prędkość i pokazał to, że daje ciała. Bo, znaczy, to pi pi piąte miejsce to przywarciło super po tym, co wyprawiał. W pierwszym zakręcie dwa razy przestrzelił hamowanie. Najpierw, kiedy atakował Bogo Peres, potem, kiedy walczył z Rasenem, on to tłumaczył, że oni wiedziałem, że on się bronić, że on się nie bronić. No nie, no to, to, to prawda, kierowca, który. Ma ze sobą rywala i walczy o pozycję, z całą pewnością ma takie rusterki zawsze, prawda? Że ten, że. Hmm, bronić się czy nie bronić? o to jest pytanie poetyckie takie bardzo. Nie, nie, nie. co no, to, to, to za tekst w ogóle? dał dupę, dwa, znaczy, ciała, przepraszam, dwa razy i tyle. Co się może zdarzyć, tylko że można tłumaczyć przerwą roczną starta, gdyby nie fakt, że. przed przerwą y, jeździł podobnie. Y, fart mu do. jakby szparcił mu z Red Bullami, ale has i tak jest bardzo mocnym zespołem. A to był po prostu klasyczny Magnussen. Miał taki fajny też przetasowankę z Gaslin, który go wyprzedził, jak wjeżdżał z Pitu, No ale oczywiście miał większe opony, więc kiedy tylko zagrzał opony, wykorzystał te opony śnik Ferrari, żeby zawinąć piera Gaslin. I podsumował to tak. Miałem bardzo dobry wyścig. Perfekcyjny. Drobny problem na pierwszym komplecie opon, ale samochód był bardzo dobry na całym dystansie. Szóste miejsce dla Botasa po fatalnym starcie, gdzie spadł na 14 miejsce, potem wykorzystał tempo Alfa Remo. Alfa Remo, która chyba nie popełniła żadnych większych błędów, która nie była awaryjna, więc po prostu no trzeba powiedzieć, że zrobili mega robotę, bo zrobili polit szybki, co już były znaki w Barcelonie, sygnały, a potem pokazali to w i to jest super fajne. A potem Botas, jeszcze raz pan Dojezdalski absolutnie pan, ten, który bardzo szybki do, do tego, jeszcze po prostu, yy, no poza tym, że na starcie nie, 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 nie zażarło, yy, nie pykło, yy, to potem oczywiście bardzo. bardzo Dobry wyścig, wykorzystał potencjał tego bolidu. Wielkie wielkie brawa. Siódme miejsce dla Kona, który prygnął Mika Mahera zaraz po starcie i go obrócił, co oczywiście jakby zasługiwało na karę. Mik się bardzo nie też obrócił, moim zdaniem trochę że Alpine, znaczy trochę się tam mieszała w tej pierwszej dziesiątce, ale bywały momenty, kiedy byli poza nią tak naprawdę i człowiek tak patrzy, że to chyba no, nie za dobrze wygląda. Ósmy Tsunoda paradoks, że ten, że najwyżej sklasyfikowany, jedyny sklasyfikowany kierowca, który jeździ z silnikiem wyprodukowanym przez Honda, tylko teraz inaczej nazwanym. No, ale przynajmniej pierwsze punkty i pokazuje, że no, ewidentnie w, no też przy, przypuszczam, że trochę mu pomogły okoliczności. Ale Alfa Tauri raczej jest dobrym bolidem, skoro Tsunoda, który jaki, jaki jest, każdy widzi, wyjedzie w nim punkty. Dziewiąte miejsce dla Alonso i dziesiąte miejsce Joe Guanyu Joe, czy Joe Ganiu. bo tutaj są różne, różne wersje tego. I muszę powiedzieć, że zrobił bardzo dobre wrażenie na mnie. Jechał bardzo dojrzale, toczył dobre pojedynki, miał ok prędkość, owszem przefardziło, że zdobył punkt w debiucie, bo odpadły dwa Red Bulle, ale mimo wszystko był to dobry debiut i no to, to co widzimy od razu, to jeśli chodzi o jego inteligencję wyścigową, to jest oczywiście trzy poziomy wyżej od Sunoda. Sunoda tutaj średnio jest średnie generalnie, raczej prochu nie wymyśli jak to mawiał, to z całą pewnością. Joe jest z całą pewnością kierowcą inteligentnym. Zresztą nawet Robert tak nie powiedział jeszcze przed sezonem, więc przynajmniej tego mnie brakuje. Co do prędkości jeszcze się przekonamy, bo to jest dopiero debiutant, natomiast moim zdaniem, proszę, chętnie się dowiem Waszych opinii na temat debiutu Joe, naj, najlepiej pod, pod tym materiałem. Natomiast moim zdaniem, na mnie zrobił wrażenie, naprawdę muszę powiedzieć, że ten, że, że zrobił chłopak robotę. Na dziesiątkowym określeniu zawinął e, Albona, potem walczył z Hamiltonem, wyprzedził Hamiltona, potem oczywiście Luis jakby skontrował, z, z no, no bo jechał szybszym trochę Mercedesem, zawinął Norisa, zawinął Schumachera. Nie wiem, czego więcej oczekiwać od, od debitanta, który za pieniądze wszedł, prawda? Tylko wiesz, wiecie, znaczy, pay drivera. Myślę, że to było naprawdę dobre. 11 miejsce dla Mika, który stracił trzy pozycje na restarcie na przykład, co było takie, gdyby ich nie stracił, to by, ten, to by, to by miał punkty. Eee, no ale też miał ten obrót z Okonem, tak bardzo ładny, tam 360, autonamii kawalną pełnego. Być może miał boli trochę uszkodzone. Natomiast pamiętajcie, że wcześniej miał słabe kwalifikacje, pół sekundy w tyłek regularnie od Magnusena. Yy, przypuszczam, że coś jakoś poprawi, trochę się podniesie, ale, ale moim zdaniem to było takie od kierowcy, który nie jeździł przez rok i był nowy w zespole, yy, jeździł mniej trochę tym samochodem ostatecznie. To, to, to taki wielki talent i przyszłość Formuły 1, yy, przyszły wielokrotny mistrz świata, yy, to po nie powinno mieć miejsca. Yy. Słyszę, że coś trzeszczy i powiem szczerze, że nie jestem w stanie nic z tym yy, zrobić, dlatego że Mike jest. Eee, taki sam jak zawsze moim mniej. po prostu eee, więc może jakieś zwarcie na łączach eee, dajcie znać a teraz nie przestało la 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 la, la. jest git ok eee, no to w takim razie chyba muszę ten eee, wiecie co byłem na tym eee, jak byłem w, w Stanach i miałem te tam 4 godziny dla siebie podczas całego tygodnia i położyłem się na plaży, to był taki bardzo bardzo drobny piasek. I wydaje mi się, że on coś z mi zaczął krzanić z tym, z portem. Niestety. A teraz to znowu szumi? Nic niż. Okej, okay. no dobra. No dobra. Inaczej. Tam nie ma żadnego kabla. To jest wkładowy mikrofon do tego, do portu. A więc. Tak. W ogóle mi się opuszcza ten tak, że mi się opuszcza, no dobra, wybaczcie, no przerwa techniczna, nie jest to z mojej winy. Eee. Mike jest ten co zawsze w każdym razie i zazwyczaj działał. OK, no dobra, jedziemy dalej. Eee. Okej. Okay. Albo jeszcze jedno, mam, może mam taką teorię, że może to od dotykania do tego, do światła do świetlenia. No dobra, lecimy, lecimy. Dobra, trzymam, jest ok, teraz trzymam. Czyli mam cały czas trzymać rękę przy mikrofonie? No dobra, co? No dobra, lecimy, będę trzymał sobie sobie cały czas. No w każdym razie, no, moim zdaniem to był słaby, słaby dla Mika Słaby dla Mika występ generalnie podczas tego weekendu. Musi jeszcze, ten, musi jeszcze sobie coś poradzić. Dobra, jeszcze tak. Bo, boję się, że jak odłączę to w ogóle padnie dźwięk. Tak kiedyś zrobiliśmy, ale dobra. A teraz? To już wszystko stanęło, prawda? Halo, halo? Dobra. Dobra, idziemy. Stro P12 nie jak, jak zawsze mówiło o tym, że ten, że, no, że po prostu jest ten. Tak jest już, że muszą poznać boli i tak dalej. Jest to pierwszy weekend, że muszą zrobić dotarcie, więc, więc po prostu to, to jakby jeszcze nie ten. Nie, nie ma dramatu, jeśli chodzi o Astana Martina, chociaż moim zdaniem to był najsłabszy, jeden z najsłabszych zespołów i najsłabszy w tym wyścigu. Trzynasty. Dobrze jechał, wszystkie szanse jakie się dało wykorzystał, był wyżej od Latifiego, który powinien być wyżej generalnie. Po prostu dlatego, że jest w zespole dłużej, no ale wiadomo Latifi znowu nie jest to nowy, nowy Max Verstappen. 14. miejsce dla Riccardo, który był bardzo smutny, zresztą nie tylko on. Generalnie smuta w McLarenie, Riccardo tam tłumaczył, że to nie tylko silnik i tak dalej, ale silnik to jest jeden z powodów problemów McLarena tak samo jak i... No bo nie przypadkiem z tyłu były w zasadzie niemal wyłącznie bolidy z silnikami Mercedesa. Chociaż to, to ma na to inną teorię, ale to jest oczywiste. Nie? To, to nie ma zbyt okoliczności. Silnik jest na pewno dużą słabością, także McLarena. Chociaż mówię, dane mówił, że to nie tylko. silnik. i tak dojechał do mety przed Norrisem, który stracił na aż cztery pozycje, wypchnięty. Był przebity yy, i mówił, że zajeżdżał opony, starając się po prostu rekompensować osiągi samochodu. 17 yy, dla Tiffany, niejaki jak zawsze. Znaczy 16 i ostatnie miejsce, 17 dla Nico Huckenberga, który bardzo dobrze wypadł w kwalifikacjach. Ale podczas wyścigu, no niestety już tak dobrze nie było. Jak walczył z Tromacherem, 15 miejsce to dał cię na hamowni po zewnętrznej, przez co go Stroll i mój tak. Nie było łatwo zarządzać oponami i jechać, gdy zmieniało się, się ciężar samochodu. Balans samochodu się też, też zmiał się dużo i nie było łatwo się do tego przygotować, dopóki nie zacznie się ścigać. Wiedzieliśmy, że dziś prawdopodobnie będzie to najtrudniejszy dzień w samochodzie, właśnie z tego powodu, i tak było w istocie. Myślę, że przyjechałem dobry wyścig, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, popełniając tylko jeden błąd, kiedy za późno hamowałem do zakrętu numer 1. To był bardziej wymagający wyścig pod, od, tego, od tej chwili. Będę oczywiście czekał w gotowości, jeśli zespoł będzie mnie znów potrzebował, ale mam nadzieję, że Sebastian szybko wróci do ścigania. Sebastian, który oczywiście e, zapadł na covid e, i dlatego został zastąpiony przez przez Hugenberga. Moja ocena e, w kwalifikacjach oczywiście bardzo dobrze, pokazał prędkość, był szybszy od Strola. Chociaż z drugiej strony Stroll to stron nie jest taki, jak wszyscy wiedzą, jaki jest Stroll. E, e, natomiast, no, Wyścig, no, okej, okay, miał przerwę, i powiem tak, nie zrobił nic nadzwyczajnego yy, i tyle. W sensie, że dobry, solidny kierowca, natomiast no, jeżeli ktoś będzie mówił, że o, Kaber jak wrócił do ten z tego na rezerwie, to wymiot. no to nie. Po prostu pojechał tak, jak można było czekać kierowcy rezerwowego. Nie mniej, nie więcej, jeszcze ze wskazaniem, że w kwalifikacjach w trębie na jednym okrążeniu spisał się bardzo dobrze. A w wyścigu, niestety, no już było ciężej. Yy, Perez nie ukończył wyścigu. Yy. Słaby start, spadł z czwartego pola startowego na szóste miejsce, dał ciała na wyjściu za, za pierwszym zakrętem, postawiło go, no tym mówiłem, chociaż też Red Bull ma problemy z tymi zakrętami. Jeszcze go ma, łyknął, potem oczywiście odrabiał straty, wyprzedził Hamiltona na dzisiejszym okrążeniu, co pokazuje, że Red Bull jest szybszy od Mercedesa, bez wątpliwości. Pod koniec jechał na trzeciej pozycji, ale stanął mu motor i obudziło go w pierwszym zakręcie, niestety. No i ostatni DNF e, Gasni, który jechał z ósmego pola. Samochód po prostu zgasł, albo inaczej, to źle powiedziane, było właśnie przeciwnie: samochód zapłonął. E, e, a nie zgasł. Eee, ale miał dobre tempo. Eee, I jest dobry, i myśli też, mówił przed kolejnymi wyścigami. Tak więc to, jeśli chodzi o przekrój stawki. W mistrzostwach świata, kolejny się jest, no to chyba wiemy. Szarda Kleck 26 punktów, bo to on zrobił re rekord okroczenia wyścigu. Przed Sańcem, przed Kamitonem 15 punktów po tak e, ciężkim e, początku Mercedesa z problemem z bolidami. Bardzo fajny dorobek. George Russell grzeczna 12. Eee, Kevin Magnussen 10 punktów. Szacunekek Walteri eee, Botas. 8 też. Szacunek. Eee, da, dalej o Sunoda, proszę bardzo, zapunktował znowu eee, Alonso i Joe. Punkt w debiucie. Bardzo dobrze. Eee, Ferrari dubletem. E, 44 punkty w e, mistrzostwach po pierwszym wyścigu. No, wspaniale. Mercedes na drugim miejscu w mistrzostwach 27. Trzeci has. W mistrzostwach po pierwszym wyścigu 10 punktów <grych> tylko z innego kierowcy. Alfa Romeo doskonale 9 punktów na tej pozycji. Jeśli się zastanawiacie, Ani sprawdzaliście, kto jest na ostatniej, na ostatniej pozycji, myślę, że łatwo zgadnąć. Na ostatniej pozycji w mistrzostwach świata konstruktorów jest Red Bull. Miłe złego początki to były. Jaki jest nowy porządek w Formule 1? i oczywiście to jest umowne, bo na razie mówimy o jednym wyścigu w Bahrajnie. Trzeba jeszcze pamiętać, że tutaj były testy, więc zespoły były lepiej przygotowane. Jak ktoś powiedzmy miałby problemy z dostraniem bolidu, to miał więcej czasu na przykład, żeby, żeby się jakoś do tego wyścigu przygotować. Teraz, jak przyjadą do Arabii Saudyjskiej z Marszu, pewnym ekipom może zabraknąć tego czasu, żeby, żeby się z tym uporać. Ferrari jest szybszy od Red Bulla bez cienia wątpliwości. Trochę, bo trochę, ale jest. To było w Bahrainie. Znaczy generalnie jest lepsze, powiedziałem. czyli jest szybsze, bym nie powiedział, ale jest lepsze całościowo, to bez cienia wątpliwości. Max nie mógł dogonić Leclerca. jego go atakował, to tylko próbując podciąć, robiąc szybki outlat na świeżych oponach. Perez nie mógł złapać i wyprzedzić Pereza. czyli tak dwóch kierowców Red Bulla było za dwoma kierowcami Ferrari i nie byli w stanie ich wyprzedzić. Ferrari było szybkie w kwalifikacjach, bardzo. Było szybkie w wyścigu i nie zajeżdża opon. Jest samo, to jest ps ultra ważne, że bardzo, yy, i to jeszcze od początku testów mówił Sainz, że te no, opony są lepsze, a ja się zastanawiam, czy te opony są lepsze, czy też nie jest tak, że także w Ferrari po prostu działają, działają o wiele lepiej, że są naprawdę dobrze przygotowani. Max musiał wcześniej zjechać, bo opony, bo brakowało mu trakcji z tyłu, Mercedesy w ogóle o wiele, o wiele wcześniej. I wydaje mi się, że taka największa, taka najgroźniejsza przewaga Ferrari pod kątem wyścigów samych, to leży właśnie w tych oponach. Jeżeli to będzie tendencja, że Red Bull będzie miał regularnie, że to nie jest tylko przypisane do tego toru i do źle ustawionego balansu, tylko, że generalnie szybciej używają opony, to na tym będzie Ferrari korzystało zawsze w wyścigach, jeżeli będą mieli stabilne zużycie opon. To jest bardzo duża przewaga na dystansie wyścigu, szczególnie, jeżeli jesteście bardzo blisko, jeżeli macie takiego rywala jak Red Bull, który jest równy prędkością, być może trochę szybsze. To jest, to jest bardzo ważne. Zobaczymy, czy to się tylko objawia, będzie objawiało tylko na nie, niektórych torach, czy to będzie z tego e, tendencja. No i jeszcze kolejna rzecz: Ferrari było mega dobre podczas pit -stopu. Szybkie pit stopy, sprawne pit -stopy, które teraz są przecież cięższe, bo większe są koła, mechanizm jest ciężej. Więc tutaj, no po prostu, pff, dobra strategia, e, wszystko zdziałało. Red Bull szybki, ale awaryjne układy napędowe to wiemy, bo nie przypadkiem trzy samochody stanęły napędzane tym samym e, silnikiem. Jednak fakt, że nie robili jakichś super przebiegów w testach, coś Znaczył, o czymś świadczył. Za to nie brakuje mocy, no bo widać było, że tam na prostych auto zasuwało. Do tego problemy z tymi opanami, ale to jeszcze raz może być kwestia toru. Ostawaj od Ferrari, ale to nie musi być permanentne i Saudi Arabia tor szybki z łukami może zmienić ten układ, układ sił. No pamiętajcie, że Max się skarżył także na wyważenie bolidu, nie tylko na awarię. Trzeci prawdopodobnie Mercedes. Prawdopodobnie, bo nie wiem, czy być może Haas nie jest szybszy od Mercedesa, tylko, że Mercedes ma Hamiltona i Russella, czyli dwóch wyśmienitych kierowców. Jednego z najwybitniejszych w historii, a drugiego pretendenta. A Haas ma Magnusena i Mika Mahera, tak? I tutaj, tutaj jest duża różnica. To, to jak to oceniam. To jest dużo ciekawych wypowiedzi. Myślę, że musimy być realistami, jeśli chodzi o nasz poziom osiągów. W tym momencie jesteśmy najszybszym, trzecim najszybszym zespołem Myślę, że tracimy 0,7 sekundy, do, że jeden nasz samochód traci 0,7 sekundy. To dość ciekawe, bo mówię o samochodzie Hamiltona, który był bliżej w kwalifikacjach, ale George Russell no, popełnił błąd na ostatnim kółku w kwalifikacjach, plus został wystawiony dla Hamiltona, żeby mu robić cień, więc nie miał takich szans jak Hamilton. A tutaj mówisz, że z jednym samochodem są 70 z tyłu. No i mówił, że mieli, mieli tylko jeden przejazd na nowych oponach w Q3, i to pewnie tam, gdyby mieli dwa, no to dwie-trzy dwie, trzy dychy udałoby się nadrobić, więc realistycznie są pół sekundy z tyłu. Też mówił o oponach po wyścigu. Myślę, że na mikkich opanach, jeśli chodzi o czyste tempo, zanim złożył się opony, jesteśmy prawie. Tam, jeśli nie tam, gdzie jest Leclerc. I to jest fakt, to jest to też na co zwróciłem uwagę. E, na Twitterze o tym pisałem, jak wyjechali, że Mercedes jest bardzo szybki na początku. E, ale e, e, potem jest zbyt duże zużycie, co zrobiło się oczywiste, kiedy Hamilton zjechał wcześniej na pit stop i generalnie, e, generalnie mu tempo. No i mówił też fajnie o strategii. Potem oczywiście staraliśmy się zrobić coś innego. Ciekawe dlaczego tylko z jednym samochodem. E, a znaczy, nie czemu z dwoma a nie tylko z jednym prawda? dlaczego nie z, z, z George'em nie zrobili czegoś innego jak wiedzieli po Hamiltonie jak przyjechał po Hardę, wcześniej zjechał żetan że nie jest za dobrze to dlaczego George nie włożył mediumów żeby zobaczyć jak będzie na mediumach ciekawe czy on wie na mediumach nie czyż wie na harda nie mi hard hard yy. dobra <ślesk> Mój tak. Założenie twardych opon to było jak włożenie dłoni do toalety i byliśmy sekundę wolniejszy na każdym jednym okrążeniu. Wyciągnęliśmy z tego wnioski, więc może ta strata 35 sekund nie byłaby aż tak duża. Mercedes ma słaby silnik, to jest zbyt nieba, bez cienia wątpliwości. Albon, wy, Albon wyprzedzony przez obie Alfa Romeo, Luis wyprzedzo, wyprzedzony przez Pereza. Y, z tyłu, cała stawka z tyłu w zasadzie to są samochody z silnikami Mercedesa. I to nie jest przypadek. Absolutnie. Nie tak, że ojej, tam niechcący. Y, natomiast to, to, mówi, mamy dane, że mamy więcej oporów czołowych niż cokolwiek inny. Y, jak widać, stracimy na, na głównych prostych, ale nie tak bardzo y, do, do, do wszystkich zespołów. Musimy e, najpierw sprawdzić sytuację. Po pierwszych kilku wyścigach, żeby zobaczyć, czy brakuje nam mocy, e, zanim zaczniemy wskazywać palcami w, na inne obszary. To jest chyba oczywiste, że miałem problemy z mocą. E, by, bywaliśmy w ciężkich sytuacjach w przeszłości, e, walcząc z bardzo mocnym silnikiem Ferrari e, i w zeszłym roku e, byliśmy 4,0 za maksem. W kwalifikacjach Bakrania. Więc tutaj, oczywiście, ta nadzieja, że ten silnik się poprawi, jest. Harczy znowu? No to wie, to naprawdę nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Więcej. Yy, nie marcie się, stawiam już zestaw ten. Stawiam zestaw, żeby był stacjonarny i, i nie będę robił z tego z telefonu. Tylko z będę leciał i w to, będzie poprawa. Yy, mają niezawodny bogit, ale generalnie. Yy, no, tak, jest przeciętnie. Raser mówił oczywiście o dobijaniu i mówił, mówił o y, balansie. Y, a co do tych śników, no to tak, szybsze są śniki Ferrari, szybkie są silniki Mercedesa, no to trzeba będzie coś tam, jakieś protesty, nie trzeba mnie zrobić, no bo coś tam poszukać. Tylko w dwóch różnych śnikach to już tak. Chociaż nie, bo coś przynajmniej się psuje. Y, czwarte miejsce, być może nawet trzecie, to jest HAS przynajmniej na torze Bahrajnie, Bahrainie, jednak kołaż nie Hamilton i nie Rasa, tak, ja już nie wiem, co mi kusza mała, że, ale wydaje mi się, że has bardzo mocny i to oczywiście, no to jest oczywiście fakt, że jest spokrewniony z Ferrari, o tym po, o, pomówimy niżej, o tym właśnie fenomenie, z czego to się bierze już o tych zarzutach innych ekip, w każdym razie Haas jest, no moim zdaniem, czwartą siłą, a być może jeszcze raz, być może nawet byłby trzeci, gdyby ich w nim odpowiedni kierowca, a nie... Ta dwójka. Piąta Alfa Romeo. Być może nawet czwarta. Yy, chociaż chyba nie. No z całą pewnością Batas jest yy, lepszym kierowcą od Magnusena. Ja jestem z tego przekonany. Może, może nie w walce, ale jeśli chodzi o taką powtarzalność i dojeżdżalność, to tak. Nie, nie, nie daje tak ciała jak Magnusen. Więc tutaj w ogóle Batas naprawdę super dobry wyścig. Gdyby nie ten fatalny start, yy, być może właśnie ten obraz byłby inny. Być może właśnie byliby przed Hasem. 6-7 pozycje to jest Alpin lub Alfa Tauri. No moim zdaniem trochę pomogło Alpinie w jakieś zakłócenia w wyścigu. Podczas gasi Gassi miał awarię, więc bym się zdziwił, gdyby szósta, albo być że nawet piąta była Alfa Tauri, tylko oczywiście ta była no to awaria. Tam też to jest kapryśne. Natomiast 6,7 to jest Alpin i Alfa Tauri. Ósmy jest Williams, moim zdaniem. 9 i 10 McLaren albo Aston Martin. To są dwie ostatnie ekipy. Yy, oczywiście tam się jeszcze gdzieś zapytał Latifi, ale Latifi to, to, to wiadomo. Wydaje mi się, że, to jest taki, że, że ten sezon pokazuje też, że, że to jest trochę sezon kierowców. W sensie, że te bolidy yy, są o tyle udane pod względami, że także widać, szczególnie na początku tej ery, różnicę między zawodnikami. One to, one, one to pokazują. Yy. Pytanie, czy McLaren się poprawi, jak zrobią nowe dakty chłodzące do hamulców, bo to jest ich jakiś duży problem. Mają takie rozwiązanie przejściowe, więc czy jest tam, nie ma tam do wyciągnięcia nagle większego skoku prędkości z tego? Natomiast oczywiście silniki to silniki. Oni są z tyłu, Williams, McLaren i Aston Martin, dlatego że mają silniki Mercedesa. Choćby to twierdził, że trzeba poczekać, no nie, to, 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 to tak wygląda. To jest moim. I to, 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 tak to wygląda moim zdaniem. Jeżeli macie inną kolejność, zapraszam do dyskusji pod materiałem. Szczególnie, bo tutaj te teraz nie jestem w stanie przeczytać, bo czytam i gadam w tym momencie, więc jeżeli uważacie, że inaczej, chętnie poznam wasze opinię na ten temat. Natomiast, moim zdaniem, to jest mniej więcej tak. I to jest. Zastrzegam, że, zastrzegam, że to jest kolejność tylko na grapingu Natomiast, no przypuszczam, że w końcówce będzie podobnie, bo Saudi Arabia to jest tor dobry, także warto mieć tam mocne silniki, więc tam przypuszczam, że będzie, że, że znowu chłopaki będą mieli z tym problemy, tylko być może na aerodynamice ktoś zyska, na przykład McLaren, bo Bahrain to nie jest tor aż tak aerodynamiczny, to jest taki tor, powiedzmy, bardziej w stylu start-stop z, z elementami aero, a Saudi Arabia to jest tor bardzo szybki, właśnie z takim, gdzie aero będzie grał trochę większą rolę, więc być może wtedy, kiedy jesteśmy mniej hamowania i mniejszego na tak szybkim torze, to, to McLaren na tym Jakoś zyska i wyskoczy. Więc tyle, jeśli chodzi o, mój, o moją ocenę układu sił. Wielki sukces Formuły 1, czyli co pokazał pierwszy wyścig nowej ery. Było kilka absolutnie fenomenalnych momentów, które pokazały, że Formuła 1 się zmieniła. Na przykład walka Maxa z Szadem pokazała, że Formuła 1 odniosła sukces. Czyli w dwóch bojdakach, które są mniej więcej porównywalne stępem, mamy tasowanie się kierowców w walce o prowadzenie. Wyprzedzanie znów stało się możliwe, i to nie jest takie sztuczne wyprzedzanie. To jest wyprzedzanie z walki, z tego, że można z kimś pojechać bliżej w zakręcie, można przetakować może jest mniejszy dzień na prostej aerodynamicznej, ale można się bliżej trzymać. Za kierowcą z przodu, i z tego jest, no moim zdaniem, to jest, miejmy nadzieję, że się będzie potwierdzało w innych wyścigach. To będzie lepiej widać jeszcze na torach aero, gdzie będzie więcej jazdy. Szczególnie w, w Hiszpanii, na przykład, o to będzie to taki ostateczny test. Ale moim zdaniem, e, no, trzeba powiedzieć, że zmieniło się bicie ścigania. To jest, moim zdaniem, sukces. 1. Druga rzecz, której jestem pokrewna, zwróćcie uwagę, jaka była strategia. Wszyscy mogli wybrać opony na start. Większość kierowców na softach startowała, prawda? Szczególnie czołówka. Wiadomo, no, start ważny na softach, żeby wystartować, żeby, tam, żeby y, obronić pozycję, ale gdyby one działały fatalnie, a tak z, zazwyczaj było, że się tak brało te opony na start tylko dlatego, że trzeba było z nich pojechać w Q2, a jak ktoś dawał radę pojechać na mediumach w Q2, żeby wejść do trzeciej y, jakby do trzeciej sesji, to absolutnie zabierał od razu y, y, twardsze opony, mediumy. Nagle wszyscy mają wybór z, do założenia opon na starcie i wszyscy biorą softę I co więcej. Pierwszy zjazd do boksów i dwaj liderzy znowu zakładają opony typu soft. Widzieliście kiedyś, kiedy ostatnio widzieliście coś takiego, że, że kierowcy wrzucili na softach, które wzięli z własnej woli znowu założyli softy no, po pierwszym pitstopie? To raczej musiało być jakiś mega incydentalne. Ja sobie takiej sytuacji nie jestem w stanie teraz przypomnieć. To jest absolutna zmiana, nie jest kluczowa. W końcu mamy w Formule 1 porządne opony. I bolidy, na których można się ścigać i atakować. Owszem, nie była to jakaś tam orgia wyprzedzenia ataków i potem jak się sytuacja stabilizowała, to Max już nie atakował. Ale to dlatego, że miał problemy z balansem, to dlatego, że Red Bull był wolniejszy od Ferrari. Ale co do zasady, ta koncepcja działa. I to jest oby tak dalej. Nie? mi się wydaje, że to bardzo, bardzo e, zadziałało. Mam nadzieję, że, e, że macie podobne wnioski. E, chętnie poznam też wasze opinie. Czy wam się ten wyścig tak naprawdę podobał w ogóle? E, czy jednak bo mogą być głosy, że, że była nuda? Mi się wydaje, że nie było źle. Nowa szata graficzna Formuły 1 wygląda bardzo ładnie. Kolejny wniosek: tylko ten. Tylko nie zawsze działa, ale to oczywiście będzie do wyprostowania. I teraz, tak. Zaskakujące było to, że, Boidy, że poza układami napędowymi Red Bull'a, czy tam Hondy tak naprawdę robionymi przez Red Bull'a, znaczy przez Honda, ale brandowany przez Red Bull'a. Bo idy były niezawodne. A to są przecież, co jak, całe, Bo silniki są prawie takie same jak w, jak, jak w zeszłym roku, tylko dostosowane do nowego paliwa. Cała reszta jest nowa i wytrzymywała. Więc to jest taki, no trzeba powiedzieć, że jest zaskakująco, można by pomyśleć, że w pierwszym wyścigu nowej ery to będzie. Inaczej, tak, że tutaj to się y to po prostu rozegra y w ten sposób, że będzie więcej awarii i niekoniecznie silnika. A tymczasem, tymczasem, boidy były wytrzymałe. Kolejny temacik. Y no, czy Lewis Hamilton faktycznie został ukarany za GDFIA? Pamiętajmy, że. Nie pojawił się ostentacyjnie i ani on, ani Toto Wolf na Gali, na której trzeba być, żeby odbrać nagrodę. A już pierwsza trójka powinna być z Formu 1, a już szczególnie z Formuły 1, i on tam w, w ramach, nie, nie to, żeby chciał negować, chcieli negować prawo Maxa do tytułu. Nie, 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 to po prostu nie przyjechał. Więc pojawiły się tytuły, że dostał karę, że są karę, tak? Natomiast pojawiło się też oświadczenie FIA i co tam było powiedziane. W duchu zaangażowania w budowanie bardziej zróż zróżnicowanego sportu w przyszłości prezydent FIA w pełni poparł decyzję Hamiltona, aby podarował 50 tysięcy dolarów, które będą zżyte na wspieranie studenta z, z Disadvantage, tak? czyli z, który, z pochodzenia, które tak, daje mniejsze szanse w osiągnięciu kwalifikacji Eduka Edukacyjnych w motorsporcie. FAJ i Hamilton będą razem pracować, e, razem z niezależnym e, panelem e, podczas tego procesu. Gdzie tu jest kara? Co to jest za kara? Max dostał karę za dodatkowe skrzydła. Normalnie przypieprzyli mu potężny mandat i mu mówił i miał rację. Niech przynajmniej wydadzą to na dobre wino, niech się dobrze bawią. Bo to, bo to było dużo. To nie jest żadna kara, co? Czy Louis za karę musi wspierać? Przecież Louis ratuje świat. On z radością wspiera osoby, które są under-disadvantaged i underprivileged. Więc to nie jest żadna kara. To absolutnie nic. To nie jest w, w, w wspólnego z karaniem. To jest po prostu załatwienie w jakiś bardzo dziwny sposób. Z, to jakie to, 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 to jest w ogóle ujęcie? Louis mówił, a to z Benem, tam, z prezydentem sobie tutaj pogadaliśmy, się znaliśmy wcześniej, żeśmy uznali. Gówno nie kara. Absolutnie. I to jest w, przedstawienie tego w ten sposób, że to jest w jakikolwiek sposób sankcja czy kara, to jest jakieś ab, ab, absolutne odwrócenie katalogiem I konfabulacja. To nie jest żadna kara. Louis Hamilton za to, że olał Galafa jej nie został ukarany. I tyle. To jest w, absolutnie bezsprzeczne. I moim zdaniem jest to wielki błąd, tylko i wyłącznie dlatego, że. Wizerunkowo dla FIA, bo FI, naprawdę, make no mistake, FIA pokazała znowu, że traktuje, że, że traktuje Hamiltona na specjalnych prawach po prostu w ten sposób, bo nie dostał kary. Chyba, że z wielkim żalem przeznaczył 50 tysięcy dolarów na to, żeby pomóc e, e, studentowi, z, z, z który miał gorsze szanse z racji pochodzenia. Nie? Absolutnie nie miało to miejsca. E, no i na koniec, zanim przejdziemy do Waszych pytań, kwestia e, hasa. To zrobił naprawdę wielkie wrażenie. Już po testach wielu mówiło, różnych ludzi po bokach, że, tam, że, że tutaj coś jest nie tak. Zajdel, szef McLarena, Andrzej Zajdel, rozpoczął śpiewkę McLarena, starą, że powinno być 10 czy 12 konstruktorów w 1, a że tak nie jest do końca. Powołuje się na Hase i Ferrari, mówi, nie mogę mówić konkretnie o dwóch samochodach hasa i Ferrari, ale nie jest sekretem, że generalnie te relacje mogą funkcjonować w ramach przepisów. I to, jak to jest w tym momencie ujęte, jest dla nas zmartwieniem. McLaren mówi o tym nie, nie po raz pierwszy. Już wcześniej, kiedy jakby po tym, co numerze, który wyciął Racing Point z Mercedesem, czyli z różowym Mercedesem w sezonie 2020, co było absolutnym przekrętem, no już FAI, jakby idąc dalej, jakby za czasem, no jednak zwiększyła ten zasięg tego, co można robić. Już wtedy, ja rozumiem Mercedesa, mówię szczerze, McLaren'a. Okej, okay, rozumiem to stanowisko. Nie wiem, czy się z nim zgadzam, więc szczerze uważam, że jednak to powinno być dozwolone. Natomiast to jest tylko kwestia tego, że ktoś może uważać tak, ktoś tak. Nie? Tutaj nikt nie osądzi, kto ma rację. To są po prostu dwie różne wizje Formuły 1. Natomiast to, co trzeba pokreślić, wszystko, co robi Haas, jest zgodne z regulaminem. Ale najzabawniejszy temat od który teraz jest, jest co prawda od niedawna szefem Alpin, ale był szefem Racing Point, kiedy zerżnęli Mercedesa do tego stopnia, wiecie, oni to robili tymi karami 3D, nie? W sensie robili zdjęcia 3D. To było tak zajebiste zdjęcia 3D, że wnikały do środka kanałów chłodzących hamulce i rozkniły konstrukcję wewnętrzną. Wyobrażacie sobie, jak to jest technologia? Dlaczego tego dalej nie używają? Bo przecież dostali karę, nie? Za, za, za kanały chłodzące. Za to, że były zgodne z Mercedesami w środku, co było nielegalne. Więc tak skopiowali Mercedesa kamerami 3D, że do wnętrza nawet wniknęli kamery 3D. Yy, I mówi tak. Yy, jest zmartwienie, że ci, którzy używają tego samego tunelu aerodynamicznego, mogą razem pójść na kawę. Mercedes i Racing Point, a teraz Aston Martin, używają tego samego tunelu aerodynamicznego. A szczególnie, jeśli są partnerami i powiedzmy, siedząc przy kawie, mówią: O, jak wam się udało? Spróbowaliście tej najnowszej podłogi? Nie idźcie w tym kierunku, to nie jest za dobre. To definitywnie nie działo się z Astonem i Mercedesem, ponieważ my mieliśmy bardzo twarde procedury <noise> i nie chodziliśmy na kawę z innymi aerodynamikami. To mogłoby się zdarzyć, gdyby aerodynamicy mieszkali w tym samym miejscu, używali tego samego tunelu, używali tej samej kantyny, ale my byliśmy, no, no i my byliśmy tylko 7 mil od tego tunelu. Ale to się nie zdarzyło. Yy, mieliśmy szansę używać tunelu yy, aerodynamicznego w weekendy, a Mercedes używał go w ciągu tygodnia. Aerodynamicy nawet ze sobą się nie widzieli. Siur, nie widzieli, nie, w ogóle. Tam w ogóle nie. Ponoć przypadkiem zostawili w Mercedesie jakby makietę 60%, takiej plotka była na mieście, yy, gdzieś w tunelu. Gdzieś tam leżała, nie? Przypadkiem. Yy, kogo to obchodzi, prawda? Nie, nie, na, na pewno tam nie było formułajnej polityka, to jest po prostu ci ludzie są, nie, nie, ich bezczelność jest niewiarygodna. Znaczy, okej, okay, nie? Bo to jest wbrew zabawne i tylko wystarczy na to zwrócić uwagę. Ale to jest oczywista konfabulacja. Eee, jeszcze raz zakładając, że, że mieli tak wewnętrzną konstrukcję kanałów wchodzących i i tak taką jak Mercedes z poprzedniego roku, czyli to było, to ewidentnie było to coś więcej niż, niż zdjęcia 3D, tak? Eee, Gintersteiner ładnie odpowiada. Wiecie, te oskarżenia zawsze istniały i zawsze będą. Ja pozostaję spokojny. Jeżeli jesteśmy dobrzy, to mówią, że nas samo to białe Ferrari. Jeżeli jesteśmy słabi, to wówczas nie. Zaczynam patrzeć na to, że to jest takie żałosne, tak? śmieszne. Musisz pracować ciężko, aby zasłużyć na zazdrość. Żal dostajesz za darmo to jest świetne stwierdzenie że żałować się będą za darmo. Mam nadzieję, że inni będą zieleni z zazdrości, bo będzie to oznaczało, że wykonaliśmy bardzo dobrą robotę. Relacje, nasze relacje są regulowane przez przepisy F -a. jej Nie można zrobić więcej tylko dlatego, że siedzisz w Maranello. No bo Has ma przecież biura swoje, otworzył biura w Maranello, czyli tam, gdzie ma biura Ferrari. Ludzie, którzy stracili pracę w Ferrari, bo Ferrari musiał obciąć koszty, w zasadzie przeszli do Hasa. Co też ma swoje znaczenie. Pewnie też rozumiem przy To było wygodne były dostępne biura ponieważ wchodził limit budżetowy w Ferrari i a Ferrari już zaplanowało budowę tych budynków wykorzy wykorzy wykorzystaliśmy ten fakt że była przestrzeń biurowa dostępna i mamy 30 35 ludzi z Ferrari którzy przenieśli się ponieważ wszedł limit budżetowy i to wszystko się zgadza to wszystko ten funkcjonuje Ewidentnie Has korzysta na współpracy z Ferrari, ewidentnie skorzysta z tego, że ma no, wszystko, co się do od Ferrari, przednie, tylne zawieszenie, silniki, układ przeniesienia na, napędu, to jest oczywiste, myślę, że silnik bardzo mocno wzmacnia hasa i ewidentnie korzysta na tym, że ma inżynierów z Ferrari, ale moi mili, to jest wszystko zgodne z przepisami. A to, czy ktoś z kimś porozmawia e, przy kawie, czy nie, moi mili, to tak cały czas działa w Formu 1, to nie jest tak, że tutaj... I... No, na pewno żaden człowiek, żaden aerodynamik z Racing Point nigdy nie zmiany słowa z żadnym aerodynamikiem z Mercedesa. Nie, nie, to nigdy nie miało miejsca. Co za bzdury, to tak funkcjonuje. Tam jest poczta pantoflowa, Normalnie drugi informacje działa w formie jeden cały czas. Bardzo dobrze. Więc to jest absolutnie nie dawać sobie wmawiać tych szafnauerowych pierdoletów, że tutaj yy, my to zrobiliśmy fair, a tutaj has to oszukuje. Nie, nie, nie. To, to, to jest a, absolutnie działa to tak, jak zawsze działa 1. Teraz jeszcze hasło zostało na tym, że jest bardzo blisko Ferrari. Moim zdaniem mi się to podoba, moim zdaniem robią bardzo dobrze. Po prostu, jeżeli 1 nie jest w stanie wykształtować takiego formatu, żeby wszystkich 10 zespołów miało szansę własnymi siłami osiągnąć ten sam poziom, a to pierwszym założeniem tego musi być niezależny dostawca silników, pierwsza rzecz, jaka powinna być. Więc jeżeli nie ma jednego dostawcy silników niezależnego, który nie jest konstruktorem i zawsze trzeba się dogadać z jakąś ekipą, to w tym momencie niemożliwe jest zrobienie w sytuacji, w której wszystkie zespoły będą równe. A jeżeli to jest niemożliwe, to trzeba zrobić taką sytuację, żeby inne zespoły, te słabsze, przynajmniej mogły sobie na tym skorzystać i od czasu do czasu pójść wyżej, dlatego że mają partnerstwo z ekipą, która trafiła w odpowiednią formę techniczną, ma najlepszy silnik i wszystko wokół niego. I tak to działa, ale jeżeli macie wotum separatum, chętnie wysłucham Waszych opinii jak zwykle. To jeśli chodzi o mój dzisiejszy zestawik. Natomiast teraz przejdziemy sobie, jeżeli, jeżeli chcecie jeszcze zostać, bo słyszałem, że jest to klasiko. Nie to, żebym namawiał, bo ja nie oglądam. Bardzo się ucieszę, jak zostaniecie i zadacie mi parę pytań, gdyż chętnie na nie odpowiem. Co z Maciejem Budkowskim? Szczerze, chyba jest ciągle na wakacjach. Nie wiem, nie mam kontaktu. Nie truje mu, mu głowy, że tak to ujmę, żeby nie mówić inaczej. Red był wpadka czy duży problem? Trzy awarie układu napędowego w dwóch różnych bolidach tego samego, to nie wygląda na wpadkę. To wygląda na duży problem. Pytanie, czy nie da się go już łatwiej naprawić, typu na przykład zmniejszając moc silników albo wycinając większe dziury do chłodzenia, prawda? To oczywiście będzie kosztowało osiągi aerodynamiczne albo zmniejszając moc silników prędkości na prostych, ale przynajmniej sprawi, że te silniki będą wytrzymywały. Ktoś pyta. Strasznie dużo skoczyło z pytaniami. No dobra, co to, bo wszystkich nie jestem w stanie odpowiedzieć oczywiście. Amus raportuje, że ekipy zgłaszały problem z trwałością pomp paliwa, a spekuluje się, że Red Bull awarię pompy w obu bolidach. Szerszy problem czy pojedynczy przypadek? No jeżeli to jest pompa paliwa, to będzie półbiedem, bo pompę paliwa to akurat... Pamiętajcie, że silniki zostały zamrożone i każdy, kto mógł, no nikt nie chce mieć awaryjnych silników, ale jednak ryzykował, że nawet wyciągnie większe osiągi, że nawet może być awaryjny, ale że na jakimś etapie ta awaryjność poprawi i potem będzie, bo nie można robić silników, żeby były mocniejsze, ale mocne silniki można robić, żeby były bardziej wytrzymałe. Więc jeżeli też, a pewnie tak każdy, znaczy każdy, nikt nie chciał mieć awaryjnych silników, ale każdy miał jakiś tam stopień założone ryzyka, jeżeli Honda poszła w tą stronę, a mogła pójść, no to w ten czas będzie potencjalnie łatwiej taki problem rozwiązać po prostu, potencjalnie łatwo. A jeszcze i gra. Wiecie co, jestem mega, kurde, jest 2300 osób prawie na live. jestem strasznie, cieszę się, że jesteście ze mną w tego wieczoru i że jesteście no, nawet przy takich atrakcjach. Bardzo, bardzo to doceniam. Wręcz ten, wręcz poczytuję sobie to za, za powód do dumy. Czy to nie jest tak, że to umowa FAA z Ferrari to strategia gorszych dwóch sezonów zamiast za lepsze wyjście na sezon 2022? Nie, nie. To była strategia taka, żeby już nie rozmuchiwać afery, żeby bo FA nie mogła udowodnić Ferrari winy. Eee, więc no, oni poszli na ten układ ostatecznie, bo no, trzeba było, bo Mercedes naciskał, tak żeby już nie, nie mieszać, nie, nie bawlać się w tym. Natomiast Ferrari po prostu prawie nie zbudowało lepsze silniki, i tyle. Wątpię, żeby dwa razy zarezygowali ten sam numer. lek czy Verstappen w podobnych bolidach? Myślę, że to musi pokazać przekroj sezonu. Myślę, że jeśli chodzi o kwalifikacje, bardzo równo, bardzo podobnie. Jeśli chodzi o wyścig, bardzo podobnie, tym bardziej, że no, no Verstappen zdarza mu się, że nie za, że, że, zrobi, że, że jeździ mniej inteligentnie, w skrócie, że, że nie kombinuje tak, jak mógłby kombinować. Ale Leclerc chyba jednak jeździ inteligentnie. Natomiast Leclerc z kolei no, częściej popełnia błędy, więc tutaj tutaj, no to trzeba było przekryć sezonu, być może właśnie to pokażę, bo w tym roku, bo jest wszelkie zadatki na to, żeby faktycznie były to bardzo porównywalne bolidy, tak jak w zeszłym roku był Mercedes z Red Bullem, tak w tym roku może być to Ferrari z Red Bullem. Co z Porsche i z Audi? Porsche bardzo lubię, Audi od dawna nie jeździłem, a jeśli chodzi o ich wejście, no to moje mini WRT miał być fabrycznym zespołem Audi w u i z tego, co słyszałem z dobrego źródła, już podczas zeszłorocznego wyścigu Le Mans mieli to ogłosić, że będą jeździć z Audi. I nagle cisza, i pyk. Urwane. Nie będzie Audi w łeku. Dlaczego? Ponieważ Audi szykuje się do debytu w Formule 1. To jest jeszcze niepotwierdzone, ale, ale yy, myślę, że niedługo będzie. Czy lekarki jest kierowcą, który może zdobyć tytuł w walce z Maksym Lewisem? Na pewno jest tym kierowcą. Tylko pytanie, czy właśnie, czy, na, czy nie potrzebuje tej dyszki, powiedzmy, zapasu czy dwóch, ale. No, ale klajer generalnie jest bardzo, jest super szybki. Bo prędkość ma niekwestionowaną na najwyższym poziomie kwalifikacyjną i potrafi walczyć, naprawdę potrafi walczyć. Tylko, że właśnie od czasu do czasu ma te wypadnięcia z toru. więc, jeżeli to obecnie, jeżeli się nauczył, to wtedy, to wtedy absolutnie tak. Nic nie wiem, niksego, bo że nigdy nie jeździłem tym samochodem. Dlaczego Hamilton jest takim farciarzem? No, szczęście jest przyjacielem mówiąc w skrócie. Hamilton jest farciarzem, dlatego że jest zajmistym kierowcą i po prostu wyciąga w 100% z sytuacji, które mu daje życie. Jeżeli mu nie, 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 nie pokleje zbojnym, to i tak będzie wystarczająco szybki i wystarczająco inteligentnie jechał, żeby ważyć, czego znaleźć się na tym miejscu, żeby z tego farta skorzystać. To się z tego bierze. Po prostu jest wyśmienitym kierowcą. Jednym z najlepszych w historii. Czy w tym sezonie Horner będzie używał więcej wulgaryzmów, szczególnie w stronę Mercedesa? Czy może przerzucić się na Ferrari teraz i będzie nazywał? Nie. Myślę, że nie będzie nazywał Ferrari, dlatego że Ferrari jednak operuje znacznie większą klasą niż robi to Mercedes i Wolf, szczerze. Bo to się wiadomo, Cała ta polemika, tak nazwijmy, ona trafił swój na swego. Natomiast generalnie w tej polemice. Tak bardzo jak ogólnie przyjmuje stronę Red Bull'a za zeszły rok, to jednak sympatyzuje bardziej z Toto. I ja mi się bardzo nie podoba, że Horner co chwila tam mówi, że ja tutaj hands-on, tutaj ze z środowiska wyścigowego się wziąłem i tutaj zokasuję rękowy, ten zespół prowadzę. A to 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 jest biznes, to dla pieniędzy tylko robi i tak dalej. To jest pieprzenie. tam składa mnóstwo serca. Owszem, robi to jak robi, jest politykiem, jest hardym człowiekiem i no, dużo hipokryzji jestem i, i... Przeinaczenia faktów, ale on to robi z czystego serca i zaangażowania, z miłości do tego sportu, z pasji do tego sportu. I nie jest takim, a Horner to jest taki horner jest moim zdaniem. A to to jest jaki jest, ale przynajmniej widać to. nie? W sensie nawet jak mówi rzeczy, które mają się sprawdą w sposób oczywisty, to robi w to sposób oczywisty, że jak ktoś jest inteligentny, to to zauważy, tak? no, 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 a, a, a Horner tutaj zgrywa takiego. O, Mr. Pure Racing i taki i ten. A, I to jest poza, nie? W sensie, moim zdaniem, Toto to jest o wiele bardziej prawdziwym człowiekiem, generalnie naturalnym niż Corner, który ma jakąś tą swoją e, pozę. Więc, e, no, szczerze mówiąc, Jakkolwiek to dzisiaj nie zabrzmi, wiecie, jak często mówię on na temat tego, co to Toto y, wyprawia, szczególnie wokół Luisa. To jednak y, ja osobiście o wiele bardziej sympatyzuję z Toto. Z, 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 z tym wszystkim, jaki jest i co robi, i do czego dąży, mam ogromne szacunek do tego. Bo to jest jego cel jako szef, jak, jak, jako szef Formuły 1, żeby jak, że zespołu i żeby jego zespół funkcjonował jak najlepiej i się chwytał w wszelkich okoliczności, wszelkie stara się obstawić tutaj bazy, typu, nie wiem, no, lobbowanie sędziego i wyśc dyrektora wyścigu i tak dalej, nie zawsze wychodzi, jak Pabu po to, żeby odnieść ostateczny sukces. I to jest jego zadanie, on to robi w sposób, angażuje się w sposób totalny, i dla mnie to jest absolutnie, ja go szczerze, tak bardzo jak. Wkurzają mnie czasami te akcje, jak można odnieść nie raz i nie dwa wrażenia, że jednak to jakoś piętnuje i po nim jadę, to jednak mam dla niego ogromny szacunek ogromny podziw, bo on po prostu jest człowiekiem, który realizuje pasję i robi za wszelką cenę, stara się po prostu sprawić, że jego team, że jego ludzie, za których jest odpowiedzialni będą najlepsi. A Horner, nie, nie przypadam za nim, szczerze. Wolę, wolę to to. Hmm. Dlaczego nie pokazuje fastyslapu w nowym interfejsie? Bo ten interfejs chyba nie hulał za dobrze. Czy Kaz będzie próbować podciąć skrzydła Kevinowi, żeby mig wypadł lepiej? Myślę, że na razie nie, że Hassam nie, natomiast tam zawsze potem się mogą powiedzieć wewnętrzne zależności i tak z Mikiem często bywało, że nagle się tutaj zmieniała optyka zespołów i tak dalej i to nie chcę wchodzić w te tematy. Każdy, kto jakiś wie, jak świat działa i słyszał kilka historii, jak coś się dzieje w zespołach, wie, jak to można rozegrać i tyle. Może po prostu dojść do jakiegoś momentu, kiedy nagle, że pojedzie Kevin kilka wyścigów lepiej od, od Mika i nagle się coś tutaj... Przeskoczy i, i będzie mógł, samo u samo utychał na przykład. Mam nadzieję, że nie, natomiast takie rzeczy w Formule 1 są bardzo możliwe, one się często zdarzają. Mówi Pan, że Alfa się odsunęła od Ferrari, a mimo wszystko i tak są bardzo mocni. Jakby Pan, jak byli tak blisko jak Has, to byłoby ile jeszcze lepiej. Oni są prawie tak blisko jak Has, moim zdaniem są no, tuż za Hasem. To jest oczywiście sygnał tego, że to zwróćcie uwagę, jak była nowa forma techniczna poprzednia, wszystko się totalnie przetasowało yy, i weszły nowe silniki w sezonie 2014 to formuła jedna się mocno silnikowa. Teraz mamy przetestowanie techniczne, nie silnikowe, tylko nadwoziowe, ale znowu, e, ponieważ e, no, te nadwozie jeszcze nie są wystarczająco rozwinięte, bo to jest nowa koncepcja techniczna, znowu silniki wychodzą na pierwszy plan. I to nie trzeba dużo, wystarczy nie wiem, kilkanaście, nie wiem, 20 koni różnicy 25 i to już jest dużo. co sobie pomyśli, nie no, gdzie? To silniki mają 1000 koni, co to za różnica, czy ma 1000 czy 1025? Żadna. Nie, nie, nie. W walczy się o te ostatnie łamki sekund, o ostatnie kilometry na godzinę na prostej, z czego co z mocy. O to się walczy. Oni, tak, jak ktoś przegrywa dwie sekundy, to mówi, my mówimy, że o, dwie dychy, jak słabo, ile dostał w dupę, nie? Dwie sekundy to jest to. Mrugnięcie oczami. Oni o to, o takie wartości mniejsze walczą. Więc każdy ten koń mechaniczny przy jest, ma ogromne znaczenie. I teraz znowu yy, wydaje mi się, że to, yy, no, nośniki znowu zaczynają odgrywać jakąś tam yy, większą rolę, dopóki nie zaczną wyciągać więcej, coraz więcej z podwozia. Czy strata jego koła, to jedna z przyczyn słabego Mercedesa? To może być powiązane. Siła zespołu tkwi w całym składzie oczywiście, no ale też nie można podważyć wpływu jednostek wybitnych na ten zespół. Czy skrzynia w alfie jest słabsza i przez to has jest szybszy? Nie, to nie jest kwestia, jakby mechanika skrzyni jest taka sama, mają tylko inną budowę. Skrzynia bardziej była awaryjna, ze względu na to, że mieli jest własną budowę, ale chyba się z tym w końcu uporani. Tak więc tutaj super, super fajnie. I poza tym, no, wydaje mi się, może się okazać, że na innym typie toru to Alfa będzie szybsza od, na przykład już na najbliższym, od Hasa. Bo tam więcej aer, a, a akurat Alfa ma świetny ton aerodynamiczny. Więc może się okazać, że kiedy właśnie jest mniej takich prostych i hamowań, a więcej trzeba aerodynamiki używać, to Alfa trochę przeskoczy Hasa. Leclerc wygrywa trzy pierwsze wyścigi, już jest po sezonie. Nie, absolutnie nie. Jak wygra pierwszych sześć wyścigów, albo osiem, no to tak, ale ten sezon może mieć jeszcze, jest duże takie fluktuacje i duże zmiany. Czy Robert w takiej alfie też, by zdobył punkty? Wydaje mi się, że tak, ale no, trzeba by było wystawić go w takiej alfie. No, moim zdaniem Robert jako kierowca nic nie stracił, gdyby miał odpowiedni czas na przygotowania. To by po prostu. są. jak jechał w rezerwie, przyszedł z rezerwy totalnie z marszu. Nie znając prawie samochodu, spisał się bardzo dobrze w dwóch wyścigach, mimo że Bolik mu nie odpowiadał. Więc, a teraz to, co robotę, zrobił teraz w, tym, w Łeku, przecież w ten piątek, to było po prostu to był top drive i tyle. Robert jest ciągle kierowcą z najwyższej półki. David Croft już nie będzie komputera się czy tylko dzisiaj go nie było? Nie wiem, ale mam nadzieję, że więcej nie będzie. <laughs> Szczerze, bo. Był potwornie irytująca mojego część. Znaczy, był dobrym kontentorem bardzo, ale był tak miał klapki na oczach, że po prostu niego szlak. A Ben Edwards, mimo wszystko, że jest też ultra brytolem, jest, jest kontentorem bardziej takim. Mm, tak, bardziej, bardziej powiedzmy niezależnym. Eee, Cabanos czy Serbekon? Kabanos, eee, Cabanos, takie mieszanki Serbekon to nie ten. To, to, to dla mnie za dużo, za dużo tego podejrzeń, że nie wiadomo co tam jest. Więc w skrócie. Czy uważasz, że jest taka możliwość, aby Mercedes wrócił do wersji boydu, które pokazał w pierwszej sesji przed sezonem? Myślę, że mogą to rozważać yy, po prostu, tylko wtedy im szybciej, tym lepiej. Tak? To by była, musiała być decyzja, którą trzeba by było podnie, podjąć wcześniej. Kiedy Mercedes będzie w stanie grać, czy wyścig, czy z tym tempem? No to jest takie pytanie w szklanej kuli. Kiedy będziecie razem z Aldoną na jakimś torze? Yy, nie wiem, jakie są plany Aldony i przede wszystkim, jakie są plany. 11, ale kolejna potencjalna szansa to będzie albo Imola, bo to jest wyścig Formuły 1, na który ja pojadę, jak to żyje? albo Wek w Belgii, albo Miami Grand Prix. Gdzie ta presja Mercedesa? W zespole, w zespole oczywiście jest ta presja, no. a już szczególnie w samym Walfie, który jest osobą, która bardzo się stosuje. Nie wiem, czy Mercedes będzie miał lepiej czy gorzej w Arabii niż w Bahrain. Naprawdę nie jestem w stanie tego zgadnąć. Natomiast problem Mercedesa jest między innymi dobijanie, więc aż dobijanie na prostych to jedno, jak macie dobijanie w łukach, to chyba gorzej trochę. A w Arabii Saudyjskiej no, wygląda na to, że będzie sporo łuków między ścianami, w których auto będzie dobijało. Więc... Mówię, za, za szybko, żeby mieć po jednym wyścigu, ale jakby się zastanowić i pójść tym torem, no to wydaje się, że będzie miało gorzej w Arabii Saudyjskiej, bo będą, będą mieli zmiany kierunków przy wyższych prędkościach, w łukach i o to będzie dobijało, no to będą musieli na tyle podnieść bolid, żeby tego nie było, że stracą docisk aerodynamiczny po prostu. A to jest tor Aero, tak? Zmiany kierunków jazdy przy dużych prędkościach, więc chcesz mieć ten docisk większy i chcesz być niżej. Tak więc wydaje mi się, że, że teoretycznie no biorąc pod uwagę, że to dobijanie to jest duży problem w Mercedesie, oni będą mieli trudniej na to, że takim jak Arabia Saudyjska. Czy nie uważa, że Mercedes sam wykopał do, dołek do, do, do prowadzenia do zadania może i w ostatnim wyścigu do plamy, ale go nie byłem im na rękę. Tak, był im na rękę, natomiast do tego momentu, kiedy on no, się postawił, to ja zwróciłem wam na to uwagę, że on zacytował tak, Whitleya yy, i powiedział, że Toto zrobi się motoryzm, prawie że drżącym głosem. To zwróciłem wam na to uwagę wielokrotnie, a łącznie od tego pierwszego momentu, że to był ten moment, kiedy Massis pokazał, że być może powinien zostać, bo nagle jakby urosły mu te kochany, żeby się postawić to. I właśnie za to został wywalony. Eee, natomiast no zobaczymy, jak będą działać inni sędziowie. Moim zdaniem Luis je, jest świętą krową ciągle w Formu 1. Sam fakt, że nie został ukarany, że wciemniało nam, że został ukarany za to, że nie pojawił się na gali, a nie został ukarany, bo to nie jest żadna na, e, kara, e, świadczy o tym, że jest tak traktowany na specjalnych prawach. Widziałeś w USA tor w Miami? Jak to wygląda? Nie, nie miałem czasu, żeby wyjechać na tor e, w, akurat do Miami. Cały czas zapieprzałem przy tym Sebring. Tak więc to, to, nie, to nie miało. A Sebring jest tam dwie i prawie 3 godziny drogi od Miami, więc nawet nie, nie było chwili, żeby tam pojechać. Jakich kierowców byś usnął za jeden, a kogo byś chciał zobaczyć na torze? Nie, 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 nie mogę powiedzieć, kogo bym usunął, bo ja nie jestem odsłowianiem kierowców. Jak ka każdy, ktoś tam dostał, moim zdaniem pracował na to ciężko, o tym marzył. Może jedni są w inni są gorsi, ale. No, wszyscy się tam dostali w jakiś sposób, i moim zdaniem, brawo Jasiu! I, i ten, i, i niech sobie jeżdżam. Natomiast, moim zdaniem, absolutnie pierwszą osobą, taką, która z Formuła 1 nie powinien nie jest, moje miejsce, to jest da? Może się zmieni, ale moim zdaniem po prostu on jest ten za głupi w On po prostu jest no szczerze, jak znowu na drive, drive to Survive widziałem kilka tych jego żartów dziwnych o kupie i tak dalej. I złożyłem to z innymi wypowiedziami, no to, jest taki, no to wygląda przygłupa, nie? A co tu dużo mówić? Formuła 1: no Żaden przygłup nie będzie nigdy dobrym kierowcą Formuły 1, bo Formuła 1, jeżeli jako kierowca wyścigowy nie masz tak wyćwiczonego mózgu, bo ten kierowca, dobry kierowca Formuły 1 musi być bystry, musi być inteligentny, bo musi tak używać mózgu w karierze, w karierze juniorskiej, że, że ten mózg tak się rozwija, że on po prostu tak funkcjonuje z czystej mechaniki, wypracowania po prostu, że tak się tutaj łączą, po, robią połączenia. Że, bo bo potrzebuje ich, żeby być szybkim kierowcą, że po prostu funkcjonuje bardzo dobrze. Więc jeżeli Sunoda, a szczerze, zobaczcie w dole, jak naprawdę się zachowuje jak przygłup. a zresztą też różne dziwne wypowiedzi daje, no to no nie, no, on się nie daje. No, no co, Latifi solidny kierowca, taki swojej tam wyjeździł. Stron solidny kierowca, zresztą Tata ma zespół, to już tym bardziej powinien mieć miejsce, w Forum 1, skoro Tata kupił zespół. Co no da, nie? to jest dla mnie taki najbardziej jaskrawy i jedyny przykład, że powiedzmy, że, że, że jego. A kto wie, może się poprawi w tym sezonie. A kto powinien iść? Robert powinien iść w Formule 1, oczywiście, no ale to już jest jakby sprawa pogrzebana w, przez Williamsa, tak naprawdę. Przez, przez szefowę, mówiąc w skrócie, najbardziej. Czy nie upada trochę, Michał mówi, czy nie upada trochę jako kierowcy tak szybkiego jak Louis Club Max? Dzisiaj w tym samym bo idzie co Luis jednak trochę odstawał. Szczerze, jak patrzę na live timing, to tam w odpowiednich momentach to nawet tam się łapał w dyszce. Czasem był szybszy, czasem wolniejszy. George jest kierowcą numer dwa, nie dostał odmiennej strategii, żeby Mercedes spróbował dojechać z jakby szybszym autem do mety jakimś, niezależnie od tego, kto nie będzie prowadził, tylko dostał taką strategię, żeby Luis był zawsze z przodu. Więc też, jeżeli tak dostał taką strategię, to z całą pewnością coś tam się dzieje jeszcze z tyłu takiego, że. Że póki co nie ma szans pokazać tego, tego potencjału. No pytanie to, jakby sobie poradził w tegorocznym bojedzie na tym torze wyścigu, Robert. no Ja Nie jestem w stanie tak jeszcze stwierdzić. No, to, to jest tak jak gdybanina. No, Doceniam Wasze wszystkie pytania, ale po pierwsze, nie zdawajcie mi pytanie, co w Google można sobie odpowiedzieć. Ktoś mi zadał pytanie, kto wygrał pierwsze Grand Prix. Tak odpowiedziałem, ale co to jest w ogóle za że Nie szkoda czasu na no takie rzeczy, bo na inne rzeczy, których nie, ma, nie znajdzie się w Google czy w Wikipedii. No i też no, pytanie takie, co by było gdyby, no to kochani, no, nie wiem, nie, nie, nie widziałem, trudno mi to zgadnąć, to jest zbyt daleko, daleko idąca jakby symulacja. Skąd wielkie problemy McLarena? Czy widać szansę na szybkie wyjście z ogromnego dołka? Myślę, że ten tor wybitnie nie sprzyjał McLarenowi, bo McLaren ma problemy z hamulcami, a to jest tor, na którym, na którym się mocno hamuje mimo wszystko. Może nie jest to, 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 nie jest to Kanada druga, ale jednak. I McLaren pokazywał, widać w że wolne zakręty im tam nie, za dobrze, nie tak dobrze i że Tarek nie mogą ciąć. Na przykład, kolejna rzecz. Natomiast mocną aerodynamikę mieli. Więc składając te trzy rzeczy, może się okazać, że McLaren zaliczy duży skok w Arabii Saudyjskiej, dlatego że to jest tor bardziej pod Aero, to jest tor, na którym się mało hamuje. I tor, na którym nie ma za dużo starek, jak mi się wydaje, takich gwałtownych. Więc akurat McLaren może być jednym z tych zespołów, które nagle podskoczą ze względu na tor. A ktoś, ten Radosław o kolegu komentatorze, po, po fachu już nie pamiętam, ale to jaką anegdotę, anegdotkę chodziło. Yy, mówiąc szczerze. Yy. Czy wiesz kiedy będą dostępne bilety na Monzo? Nie mam żadnego pojęcia. Yy. Czy Mercedes nie, pojawi, nie kojarzy się z latającym żelazkiem Pana Kleksa? No nie do końca, dlatego że e, żelazko nie miało efektu przystanie do podłoża. Żelazko było do wfruwania, więc to jest odwrócone skrzydło, tak, że e, właśnie od, nie, no odwrotnie, koncepcja jest zupełnie inna, aerodynamiczna żelazka latającego w Panu Kleksie od McLarena. Zupełne odwrócenie. Więc, więc nie, nie, nie. mu się że to jest bardzo nietrafione porównanie, naprawdę. E. Nie mam prognoz dla labiku po, po dlatego że jest mniej bardzo toro, więc ciężko będzie, będzie to porównać. Czy może dojść do starć i kolizji z leklerka z Sańcem? Nie sądzę. Znaczy, chyba, że Sańcowi tam pęknie żyłka, bo raczej Leclerc jak coś wypałuje, chociaż Leclerc też może coś wy, wykominować. Okej, okay. jest to możliwe, ale wydaje mi się, że z, w razie czego Sainz będzie tym, który no, będzie. Ustępował, chyba że zacznie na tym zabezłędzia lekler po, po Jeżeli lekler zacznie jeździć na Hama i będzie go tak woził, że będzie no trochę jak Verstappen w zeszłym roku z Hamiltonem, to w pewnym momencie Sainz się postawi. A jeżeli to będą, nie wiem, dwa incydenty, tylko że też Sainz może się zgapić. powiedzmy. No, w, myślę, że, y że to nie, jeżeli dojdzie, to nie będą, to będą bo one z przypadku, nie z takiego zakapierstwa, jak to było, kiedy Louis przypadkiem wysadził y Verstappen na nas i Przypadkiem. Y Co to za informacja, Bo, żeby to mapa w kwalifikacjach, co się wydarzyło? No, pojechał w kwalifikacjach na Sebring. W łeku. W kwalifikacjach. Przecież byłem na łeku na Sebring. <grych> I pojechał w kwalifikacjach. To, to taka była informacja. Ile mo mocy mogą mieć silniki w zanadrzu Mercedesa? Nie wiem, mówiąc, że nie mam ba tego pojęcia. No tego nikt nie wie. Dobra, nie zbliżamy się już do, do końca, więc ostatnie pytania. Hmm. Czy słaba forma Astana może być dźwiękiem jakiejś nieoficjalnej kary za kopiowanie Mercedesa, y, jak było za silnik? Bardzo wątpię. Słaba. To Szafnauer dobrze ujął, że ten, że nie może być w dwóch papieży w zespole, w sensie, że mówił po prostu, że musiał, wkla... dziękuję bardzo Michale, że mu w kompetencje wchodził Papa Stroll, szef zespołu. Znaczy ja rozumiem Papa Stroll, bo on jest jakby wielkim biznesmenem i właścicielem tej ekipy, ale faktycznie szef powinien być jeden. Natomiast mi się to klara, że nie tyle z dwóch papier... papieżami, tylko y, takie zagadnienie papo-cezaryzm i cezaro z historii, kiedy y, cesarz y, jakby przejmował władzę nad papieżem, w pewnym sensie miał wyższą, a papiestwo dążyło do tego, żeby mieć wyższą władzę od cesarza. To, to, to był ten konflikt No i wydaje mi się, że na tym etapie strukturalnym mi się wydaje, że model Pana Stroll'a przestaje działać. Jeśli chodzi o Formułę 1, prostu jeszcze raz, to co powiedziałem już nie raz, yy, mają yy, taką słabość, że dogmatyczność, nie? czyli panuje tam dogmat, że Lance Stroll to jest kierowca taki jak Max Verstappen, że to jest absolutny wielki przyszły świata, to mówi jego tata, nie? że to jest w ogóle absolutnie nie występuje, że jest zajebiste. A jednak ludzie widzą to w sensie, jak jest naprawdę. I może muszą mówić, może muszą przytakiwać, ale zdają sobie sprawę, że to nie jest drugi Max Verstappen. A jednak kierowca konstruuje zespół. przychodzi kierowca, którym widać, że jest egipsty, to on ciągnie całą ekipę, jak, jak ekipa w niego wierzy. To nie wiem, przykład Roberta Wreno na przykład był, był bardzo dobry. Oni wyjeździli o wiele lepsze wyniki niż samochód był w stanie to zrobić. Robił to Robert, ale generalnie no, ekipa się na to wierzy. No, urosła powiedzmy, do wysokości zadania. Ludzie, personel. A w, nie, nie zmobilizujesz was tanie ludzi, mówiąc im, że słuchajcie, to jest was przyszłym z świata mój synek. Zobaczcie jaki jest zajebisty, jaki jest ładny i w ogóle, jak się udał. No, Zobaczył, jest świetny. Nie, to tak nie będzie działało, więc to jest ich jedna słabość, a druga to jest też dogmat Wetela. znaczy Vettel jest mega, mega dobrym kierowcą, czterokrotnym mistrzem świata, ale to nie jest kierowca klasy Hamiltona czy Verstappena. To nie jest lider ekipy takim, który ją skonsoliduje. I oni też to wiedzą, więc oni muszą, pierwsza rzecz jaką powinni zrobić, poza tymi inwestycjami, rozbudową struktur, co jest bardzo dobre i rozbudową personalną, to muszą, prawda was wyzwolić muszą usiąść, kurde, spojrzeć w i powiedzieć, no dobra, Lance może zostać mistrzem świata, ale nie jest kierowcą jak Max Verstappen, musi mu zrobić lepsze auto, a Sebastian Vettel jest świetnym kierowcą, ale nie jest tym liderem, nie jest tym przyszłym mistrzem, siedmiokrotnym mistrzem świata, dlatego, że no, dostał w dupę od Hamiltona e, ostro, i nie tylko od niego, i no, zdobył trzy tytuły za dużo, biorąc pod uwagę, jakim jest kierowcą i tyle, i wtedy, jak, jak dojdą do tej prawdy, to no, bez tego będzie ciężko no, na fundamencie tak miał kim budować silną ekipę w skrócie. Michał, dziękuję bardzo Donejta. Dzięki za odpowiedź i za całą tę pracę. Dziękuję bardzo. Jest to bardzo miłe. Też mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawe sezon. Naprawdę, wydaje mi się, że to jest kwestia, którą rzucam na koniec poprzez Wasze komentarze. Jak Wam się podobał nowy pierwszy wyścig? Czy jest tutaj dużo mordów, którzy powiedzą, nie, Były przeciętni? Czy jednak e, większość z Was, mimo że były takie chwile dłużyzny, to była tym wyścigiem podekscytowana? Bardzo zależy mi na Waszych opiniach. Czy uważam, że Bolide przyspieszą, się znaleźć na poziomie przyszłego z tamtego sezonu? Nie wiem, mówiąc szczerze, zobaczymy. I nie potrafię ocenić mocy silnika Alpin, mojej mili. Dobra, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie pilne, to proszę, proszę je rzucić teraz. A, a ostatnie pytanie. Wybieram? Nie wybieram się do Arabii, to, ale to się nie liczy. Czy Ferrari idzie teren pierwszego i drugiego kierowcy? Nie, moim zdaniem, Ferrari nie idzie tym torem i e, dopóki nie będzie konieczne, nie będą e, tego robić. Przynajmniej tak było w ostatnich latach. Po tych wszystkich aferach, mówimy o tym ostatnio w Proposition, że po tych wszystkich latach, kiedy były afery, tak, typu e, Fernandez Faster Daniu, albo kiedy Barrichello został zmuszony do oddania zwycięstwa Schumacherowi w Grand Prix Austrii, e, Ferrari weszło na takie tory, że e, mimo tego, że już mogą robić legalnie Team orders, to tego nie robią. Więc jeżeli nie będzie takiej konieczności, to nie zrobią. To, to nie zrobią tego. Dobra, moi mili. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, za to spotkanie. Cieszę się, że sezon się w końcu zaczął. Było strasznie ciekawie. Bardzo się cieszę, że było, że było was aż tyle. I że jeszcze zostaliście, mimo tego, że leci jakieś El Classico w telewizorze. Bardzo miło z tego powodu, jeżeli Wam się podobało, proszę też kciuki ci do góry i chętnie poznam Wasze opinie, bo tych nie, nie przeczytałem do końca. Czy podobał Wam się ten wyścig? Czy, czy wierzycie faktycznie w to, co mówiłem wcześniej trochę, że to jest nowa formula, że jest lepsza, że będzie więcej walki, że mamy opony, na których można walczyć i bolidy, w których można się ścigać? Dziękuję bardzo za spotkanie i do zobaczenia wkrótce.